razu uprzedzam, że to nie ja będę dzisiaj prowadzącą, ponieważ ja się na tym znam odrobinę mniej, a mianowicie dzisiaj będziemy rozmawiali o tym, jak wychodzić dobrze, korzystnie albo najkorzystniej, jak to jest możliwe, na zdjęciach. Bez względu na to, jak wyglądamy na co dzień, kto ma ile punktów piękności albo na ile się czuje, no to oczywiście doskonale wiemy, że można być najpiękniejszą osobą świata, ale jeżeli się nieodpowiednio ustawimy do zdjęcia, to pokażemy się od jakiejś niekorzystnej naszej strony, pomimo tego, że na żywo wyglądamy lepiej. No i też w drugą stronę, czasami jest tak, że przy pomocy zdjęcia, a niekoniecznie jakiegoś retuszu, możemy pokazać się w taki sposób lepszy niż na żywo. Dajcie mi proszę znać najpierw, czy dobrze widzicie, czy słyszycie. Wiem, że mam tutaj kukuryku, to chyba mam to kukuryku za każdym razem, kiedy się spotykam z Mirkiem Jaroszem akurat właśnie z Shootit, ponieważ kiedy tylko on mi robi fotografię, to mówi: Kamila, masz tutaj kukuryku. I popatrzcie, znowu je mam. Dobrze, potrzebuję od was wieści w komentarzu, czy dobrze widać, czy dobrze słychać. Mój mąż zostawił tutaj na czas konferencji jeszcze kubeczek na pamiątkę. Oczywiście, nie byłby sobą. Czekam na wasze wieści w komentarzu. Tak, widzę Annę, widzę Ewę. Cześć, cześć, cześć. Świetnie, Ewelina jest, jest Weronika. Dobrze, czy jesteście ciekawe, bo na razie tutaj widzę same kobiety, jak to zrobić, aby dobrze wychodzić na zdjęciach i korzystnie wyglądać na zdjęciach? Na ile, moje drogie, jesteście ciekawe? Tak, widzę, że mamy Katarzynę. Katarzyna Kraus bardzo lubi się fotografować, bardzo. Za każdym razem, kiedy słyszy, że trzeba fotkę przysłać, to już jest po prostu cała blada. Ale ja wam zdradzę taką tajemnicę, że to też nie jest moje ulubione zajęcie wtedy, kiedy trzeba robić zdjęcie. Ale niestety, albo stety, mamy takie czasy, w których fotografujemy się non-stop. O ile prywatnie, no to oczywiście jest nasza prywatna sprawa, ale czasami potrzebujemy się fotografować zawodowo. I tutaj czasami nie mamy wyboru, po prostu potrzebujemy robić sobie zdjęcia na stronę internetową, na Facebooka, na Instagram, na LinkedIn, na wszystkie po prostu kanały, które są możliwe. Jeżeli ktoś działa na YouTubie, to bardzo często potrzebuje sobie robić zdjęcia na miniatury. No i jest tak, że kurczę, niektórzy naprawdę świetnie i ciekawie na nich wychodzą, a niektórzy nie. Coraz częściej również robimy nie tylko profesjonalne sesje zdjęciowe, ale oczywiście cały czas prawie wszyscy robią swoimi telefonami zdjęcia i niektórzy, kurczę, no naprawdę świetnie im to wychodzi, a niektórzy, naprawdę masakra. Joanna Zielińska mówi, że profesjonalne zdjęcia bardzo się przydają do celów zawodowych. Dokładnie tak jest. Widzę, że mamy tutaj nasze Linguini, biuro tłumaczeń i szkolenia dla tłumaczy. Anna pisze, że potrzebuje dobrych ujęć, a po 40 jakoś z tym gorzej. Uff, u mnie do 40 jeszcze parę miesięcy, ale mam nadzieję mimo wszystko, że tutaj panowie z Shootit mnie jakoś uratują, nawet po 40. Wszystkie prawie tutaj piszecie, że nie lubicie swoich fotek. Wow, kto wam robi te zdjęcia? A jest ktoś, kto lubi swoje zdjęcia i czuje, że dobrze wychodzi na zdjęcia i to nie jest Aleksandra Wacyra z naszej społeczności, która jest po prostu modelką? Okej, dajcie znać, czy jest ktoś taki. Czy lubimy, czy nie, należy te zdjęcia dobrze robić. Być może zauważyliście, albo na moim kanale YouTube, albo na fanpage'u, albo na Instagramie, czasami pojawiają się moje zdjęcia, w których no widać, że po prostu sama to robiłam i one są wykonane telefonem komórkowym. Ewentualnie robił takie zdjęcie mój syn, albo mąż, jak da się uprosić i w ogóle zrobi takie zdjęcie, ale bardzo często są takie zdjęcia, pod którymi no, jesteście bardzo zadowoleni i to są zdjęcia, które są częściej profesjonalne, czyli takie zdjęcia, które, no, przy których ktoś po prostu się trochę bardziej postarał, zna się na tym, wiedział, w jaki sposób po prostu mnie ustawić,
No, czasami musiałam się ustawiać tak z prawej, z lewej, z prawej, z lewej i musiało po prostu pęknąć, nie wiem, z 200 klatek, żeby coś z tego wyszło, ale potem okazało się, że wow, że jest i faktycznie po prostu to zdjęcie dobrze wygląda. I z reguły są za te zdjęcia w moim życiu odpowiedzialni mężczyźni. Najczęściej takich dwóch, najdłużej właściwie takich dwóch, którzy można powiedzieć, że zrobili mi najwięcej zdjęć w życiu, a na pewno już najwięcej zdjęć w życiu zrobił mi Mirek, którego za chwilę poznacie, a który bardzo często towarzyszy Wam na szkoleniach Kobieta Niezależna. I no cóż, po prostu fotografuję non-stop i zawsze Wam wtedy mówimy, że macie się nic nie przejmować, ponieważ wszyscy na tych zdjęciach będziecie dobrze wyglądać, ponieważ Shootit robi tylko i wyłącznie dobre zdjęcia. Czekam jeszcze, aż się tutaj zbierzecie i tak mnie przekonacie, żebym Wam ich pokazała, ponieważ jak już tutaj widzę, oni czekają. Tutaj pisze Ola, Witek, Mirek, Tobiasz, to super zespół, uwielbiam ich. Wow, tutaj widzę taki prawdziwy fan klub przyszedł, po prostu Shootit. A super. A kto z Was zna firmę Shootit? Kto z Was zna? A kto lubi? I jak bardzo? To co, jesteście gotowi? Firma Shootit to firma, z którą współpracujemy od wielu, wielu lat. Robią zdjęcia na wszystkich naszych eventach. Robią zdjęcia bardzo często dla nas takie biznesowe, wtedy kiedy potrzebujemy sfotografować nasz zespół albo ja potrzebuję mieć zdjęcia do kampanii, to wtedy nawet do Brukseli mogą przyjechać, bo ostatnio przylatywali do Brukseli. Albo kiedy potrzebujemy zdjęcia na okładkę książki, to wiele zdjęć tych, których widzicie na okładkach naszych książek, a już na pewno na ostatniej Kobiecie Asertywnej, to są właśnie prace Shootit. No i również towarzyszą mi w takich sytuacjach prywatnych, jak komunia syna, czy parapetuwa, czy wesele Marcina Kokoszki. Wyobraźcie sobie, tam również zdjęcia robili panowie z Shootit. Joanna Zielińska mówi, że ze zdjęcia RBC są zawsze super. Kogoś tutaj rzęsy na moim lewym oku dekoncentrują. Iwona, no cóż, zaraz tutaj przełączę się na mężczyzn i będziesz na nich patrzeć i oni cię, mam nadzieję, przestaną dekoncentrować i tyle. Skoncentruj się na tym, co ważne. W związku z czym dzisiaj panowie opowiedzą Wam o tym właśnie, jak dobrze wychodzić na zdjęcia. Zaczniemy od tego, że Wam ich pokażę i tutaj wielkie wirtualne brawa, po prostu tutaj proszę jakieś serca puszczajcie, cokolwiek macie, ponieważ uwaga, to jest pierwsze w życiu ich wystąpienie publiczne, takie w internecie, w związku z czym oni prawdopodobnie teraz się czują tak jak wtedy, kiedy wy jesteście po drugiej stronie aparatu i mówicie o Jezu, o Jezu, o Jezu. Także proszę bardzo tutaj wielki po prostu duże serca, duże brawa dla nich, dużo informacji, że dadzą radę, że jesteście z nimi i że sprawdzą się dzisiaj w roli trenerów, ponieważ dzisiaj wystąpią w roli trenerów, prelegentów. O, jakie tutaj po prostu piękne serca do Was lecą. Jest Aleksandra Frontczak-Wiś, jest Katarzyna Kraus, jest Kamila Grycaj. Wszyscy Wam tutaj biją brawo. Joanna Zielińska, wszyscy trzymają kciuki, w związku z czym proszę bardzo. Oto oni, dziewczyny mówią, że fantastycznie wyglądacie, w związku z czym... Dziękujemy. O, proszę. Witosław Rusin i Mirek Jarosz przed Wami. Oddaję panowie Wam głos. Cześć, dzień dobry, witamy Was wszystkich bardzo miło i serdecznie. Faktycznie, no trochę się stresujemy, ponieważ jest to chyba nasze takie pierwsze wystąpienie na live'ie, także... Mam nadzieję, że wypadnie. Dobrze, że nie widzimy, ile osób tego live'a teraz obserwuje, bo czuję, że to by było jeszcze gorsze dla nas. Nie, no takie trzy osoby przyszły. A, to spoko, to możemy działać. Faktycznie, Kamila, znamy się już od lat. Tak próbujemy sobie przypomnieć, kiedy była nasza pierwsza realizacja. Chyba to była komunia Twojego syna. To już wydaje mi się parę dobrych lat. Pewnie większość z Was, którzy tutaj są na live'ie, prawdopodobnie mogą nas kojarzyć, jeżeli byliście tutaj, jeżeli byliście na szkoleniach Kamili, no to faktycznie najczęściej pojawialiśmy się u Kamili i po prostu robiliśmy zdjęcia. Także dzisiaj mamy w planie Wam opowiedzieć parę takich różnych trików i sposobów na to, jak właśnie wykonywać lepiej zdjęcia.
jak się ustawiać, ale również uwaga, jak wykonywać lepiej zdjęcia telefonem komórkowym, ponieważ pewnie większość z Was właśnie w ten sposób robi, jakby wykonuje sobie zdjęcia. No właśnie, jak to u Was wygląda? Nie wiem jak u Was, ale u mnie, w moim przypadku, praktycznie 90% zdjęć moich prywatnych to właśnie wykonuję telefonem komórkowym. Powiem Wam tak, że jeżeli miałbym być w ogóle bardziej wiarygodny, do mojej prezentacji, żeby Was bardziej przekonać, użyłem praktycznie wszystkich zdjęć, które właśnie są z mojego telefonu komórkowego. Zaznaczę, że nie jest to jakiś Bóg wie jaki telefon, jakiś z najwyższej półki. Jest to zwykły telefon Xiaomi Mi 8 Lite, który jest wartości 1000 zł, także chciałbym tutaj Wam pokazać i przedstawić, że nie trzeba być profesjonalnym fotografem. Pewnie właśnie, nie wiem, to co uwielbiam właśnie w fotografii akurat telefonem komórkowym, to, że praktycznie zawsze mam go przy sobie. Niezależnie właśnie, czy budzimy się rano z żoną, z dziećmi, czy wieczorem, czy po prostu praktycznie zawsze jest gdzieś tam pod ręką, to mi daje taką dużą swobodę. Fotografia właśnie wykonywana z telefonem komórkowym daje mi zupełnie inny wymiar tego niż inny pogląd w ogóle na postrzeganie zdjęć i robienie w ogóle zdjęć niż ta fotografia, którą się zajmuję zawodowo. Jeżeli wykonuję zdjęcia dla moich klientów, praktycznie zawsze jestem bardzo mocno skupiony i skoncentrowany na tym, co robię. Dużą część kadrów stanowią kadry artystyczne. Również staram się bardzo mocno skupić na tym, w większości przypadków jakby wiem, jakie są oczekiwania naszych klientów. Z Kamilą już też na tyle się dobrze znamy, że wiemy, co lubi, a co nie, jakie kadry są dla niej takie bardzo, bardzo potrzebne. I właśnie o tym dzisiaj chcielibyśmy Wam z Mirkiem opowiedzieć. Tak. Mam nadzieję, że jesteście ciekawi. Dajcie znać proszę w komentarzach, czy macie ochotę nas dalej słuchać. Bo jeżeli nie, to przełączamy się na Kamilę i posłuchamy jej, bo na pewno dużo lepiej mówi i właśnie chcielibyśmy Wam od razu powiedzieć, że to jest nasz pierwszy live. Tak. Od razu tak duży, więc jeżeli jakieś tutaj nasze wpadki się pojawią, to dajcie nam znać szczerze, bo to też dla nas będzie fajna nauka i lekcja. Tak pokrótce powiem Wam, o czym właśnie będziemy dzisiaj mówić, więc jeżeli są tutaj osoby, a na pewno jest dużo takich, które nas nie znają, to pokrótce powiemy, czym my się zajmujemy jako firma. Powiemy też o tym, dlaczego w ogóle fotografia jest ważna w dzisiejszych czasach. To, co już Witek wspomniał, czyli o tym, jak robić zdjęcia telefonem komórkowym, ale też podpowiemy tutaj głównie do pań, jak pozować do tych zdjęć, żeby zawsze wychodzić ładnie. Tutaj dziewczyny z RBC na każdym szkoleniu zawsze mówią, że zdjęcia, które my robimy, są zawsze piękne, ale też staramy się takie zdjęcia i myślę, że zawsze nam takie wychodzą robić podczas sesji biznesowych, ale tutaj też jest dużo właśnie takich, nazwijmy to, trików, które pozwalają na to, żeby kobieta, każda kobieta, nawet taka po 40, wyglądała pięknie na zdjęciach. Żeby już tutaj nie przedłużać, to przejdziemy tutaj do naszej prezentacji. Mhm. No właśnie, słuchajcie, tutaj nas Kamila, bardzo dziękujemy za przedstawienie. Na zdjęciu widzicie nasz taki podstawowy skład. Oprócz nas są właśnie dwie fantastyczne Ole, które nam tutaj pomagają na bieżąco w biurze. Do ich obowiązków należy głównie tutaj sprawy związane właśnie i z reklamą, i z obróbką zdjęć, z grafiką. Są to dwie wspaniałe dziewczyny, które nam towarzyszą jakby na co dzień tutaj na miejscu. Oprócz tego też jest z nami młody i ambitny i bardzo ambitny fotograf Tobiasz Swynar, który jest z nami jakby najkrócej. Natomiast on tak naprawdę w chwili obecnej gra, można powiedzieć, pierwsze skrzypce, jeżeli chodzi o obsługę większości naszych klientów. Natomiast słuchajcie, to nie wszystko. Mamy bodajże kilkunastu wspaniałych i fantastycznych fotografów, z którymi ściśle współpracujemy. Gdyby nie oni, to tak naprawdę nasza firma nie byłaby w stanie zrealizować tak dużo zleceń, jak udaje nam się w tym momencie wykonać. Nie chciałbym się tutaj podjąć, żeby ich wszystkich wymienić, ponieważ boję się, że o kimś mógłbym zapomnieć, natomiast uwierzcie mi, że sami też jak jesteście na szkoleniach, to widzicie, że są różne twarze, są to fantastyczne osoby. Tak naprawdę w całym kraju mamy jakby fotografów w całej Polsce, również za granicą. Także przejdziemy jakby dalej teraz do tego, czym się jakby na co dzień zajmujemy. Ja sobie sam robię. No, także generalnie my w ciągu roku jesteśmy w stanie realizować blisko ponad 500 zleceń zdjęciowych. Tak jak właśnie wspomniałem, to by nie mogło się odbyć, gdyby nie to, że mamy tylu fotografów zaprzyjaźnionych. Jedną z naszych głównych dziedzin, którą się zajmujemy już praktycznie od samego początku istnienia naszej firmy,
To jest fotografia ślubna. Tutaj na zdjęciu widzicie, w ogóle ten kadr wykonał właśnie Mirek. Bardzo ciekawy, bardzo często pytamy się też na targach różnych par, jak to jest w ogóle wykonane, jak oni myślą, tutaj są różne... Więc może też przy okazji odpowiecie w komentarzach, czy tutaj jest jakiś Photoshop, czy może po prostu tutaj była zastosowana inna technika do wykonania tego zdjęcia. Staramy się właśnie jak najmniej używać jakichś takich photoshopowych trików, tak żeby te zdjęcia były też zawsze naturalne. Tutaj jest to jedno też naszych ulubionych zdjęć. Prosty sposób w zasadzie na wykonanie. Jest to po prostu przełożenie telefonu komórkowego do obiektywu, dzięki czemu możemy właśnie taki dosyć ciekawy efekt uzyskać, taki tutaj widzicie na zdjęciu. Pokażę wam też inne takie, według nas jedne z ulubionych i takich ciekawszych zdjęć. To zdjęcie zostało wykonane dosyć dawno temu, bo chyba w 2014 roku. Nie wiem, czy to dobrze widzicie, ale podczas pierwszego tańca, gdzie para młoda właśnie tańczyła, no w lesie tutaj po okazji pojawił się, my go nazywamy Szogun, także dosyć nietypowa też sytuacja. Kiedy wysyłamy to zdjęcia na różne konkursy, często ktoś się pyta, czy to jakiś fotomontaż, czy to gdzieś tam jakaś właśnie przeróbka. Nie, to była właśnie autentyczna sytuacja. Pan chciał zobaczyć, jak wygląda polskie wesele. Tak, także tak jedno też z naszych ulubionych zdjęć. Drugą naszą działalnością, taką branżą, którą się też najczęściej jakby rozwijamy, to jest właśnie fotografia eventowa. Bo od 2013 roku się zaczęła nasza przygoda, na początku właśnie z firmą Milewscy i Partnerzy. Tutaj zdjęcie bodajże z Wrocławia podczas życia bez ograniczeń. Jedną z osób, którą możemy się pochwalić, które fotografowaliśmy jakby tutaj u nas na przestrzeni kilku lat, był to Antony Robbins. Podczas szkolenia było ponad 7 tysięcy osób, także no pewnie też większość osób, która tutaj jest, kojarzy tego pana. Również sesje biznesowe, wizerunkowe, o których dzisiaj też więcej będziemy mówić. Robimy ich dosyć sporo, dbamy również o wizerunek właśnie z każdej strony i również robimy strony internetowe, natomiast sesje biznesowe to jest, można powiedzieć, trzecia taka nasza działalność, na której mocno się skupiamy. To jest tak, że u nas każdy z fotografów ma swoją, może nie działa, ale każdy z powiem czuje się mocny w różnych dziedzinach. To nie jest tak, że każdy potrafi zrobić jakby dobre zdjęcia w każdej fotografii ślubnej, eventowej i biznesowej. Tutaj najczęściej na chwilę obecną właśnie Mirek wykonuje te sesje, łącznie z Tobiaszem, również dziewczyny też, zwłaszcza Ola Iskra, ona też coraz bardziej się w tym wprawia i idzie jakby coraz lepiej. Fotografia reklamowa, również będąc w biznesie, fotografując bardzo często mamy zapytania, też jeżeli macie też jakieś pytania, czy w ogóle chcielibyście się doradzić w jakiejkolwiek kwestii, czy potrzebujecie pomocy, to tak najbardziej jakby zapraszamy. Lookbooki, sesje kobiece, tutaj już też przede wszystkim Mirek wykonuje tego typu właśnie zdjęcia. W zasadzie od niedawna chyba u nas wdrożyliśmy się, ile Mirek już to? Znaczy ja to robię pewnie już jakoś z półtora roku, no ale żeby stać się specjalistą, to tych sesji trzeba bardzo dużo wykonać. Pewnie na ten moment mam ze sobą jakieś 100 sesji, więc myślę, że już coś na ten temat wiem, mogę się pochwalić. Też publikacją w CKM-ie, niestety już nie istniejącym, ale fajna, myślę, że to dla mnie na pewno duży sukces i pamiątka na całe życie. No właśnie, dlaczego zdjęcia są ważne? To pytanie też do was skierowane, także jeżeli macie czas, to fajnie by było, jakbyście nam odpowiedzieli w komentarzach. Na pewno w dzisiejszych czasach, tak jak widzicie na przykład wizerunek Kamili, jest budowany w dużej mierze na zdjęciach, które czy to wykonywaliśmy my, czy inni fotografowie, ale jest to potrzebne do prowadzenia tego rodzaju biznesu. Teraz w czasach pandemii tym bardziej, ponieważ no, dużo biznesów pójdzie w stronę online. Ci, co jakby poszli w to wcześniej, to już mają duży sukces. Niestety bardzo wiele firm dopiero będzie teraz szło, więc jakby wizerunek firmy poprzez zdjęcia jest bardzo ważny, ponieważ pozwala klientom zobaczyć nie tylko produkt, który jakby ta firma tworzy, ale też zobaczyć ludzi, którzy tworzą ten cały biznes, a to według nas jest teraz w zasadzie najbardziej kluczowa sprawa. Faktycznie zdjęcia te nabierają coraz większego znaczenia, tym bardziej w dobie jakby Facebooka, Instagrama. Nie ukrywam, że jeszcze 4 lata temu chyba nie mieliśmy praktycznie w ogóle takich sesji. Od przyszło chyba od 2 lat czy półtora roku praktycznie jest to też naszą taką główną działalnością. Zgłasza się do nas masę firm, osób, tutaj też współpracujemy między innymi z Kamilą. Wykonujemy już chyba kilkanaście tego typu sesji biznesowych, także
W tym też, tak powiem, czujemy się mocniej. Ale właśnie teraz możemy przejść do meritum, o tym, co właśnie chcę wam opowiedzieć. Jeżeli chodzi, słuchajcie, o moją część prezentacji, nie ukrywam, że nie jestem mistrzem w ogóle prezentacji, więc tutaj slajdy, które wam pokażę, nie są jakieś takie top of the top, ale myślę, że to nie będzie miało aż takiego znaczenia. Jak robić lepsze zdjęcia telefonem komórkowym? Skąd w ogóle takie zagadnienie? Uważam, że właśnie większość z nas tak naprawdę wykonuje teraz zdjęcia telefonem. Ta umiejętność jest niezwykle ważna. Tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, sam wykonuję 90% wszystkich swoich zdjęć prywatnych. I powiem wam, że to są zdjęcia, gdzie staram się robić całkowicie jakby na luzie, mają właśnie jakby zupełnie inny wymiar. Najczęściej fotografuję swoje dzieci, żonę, jakby wszystko to, co jakby one mają bardziej już taką rolę pamiątki i dokumentacji. I słuchajcie, chciałbym wam w kilku krokach, dokładnie w siedmiu, pokazać parę takich, może nie że trików, ale takich zasad czy sposobów, czym ja się kieruję, ponieważ pomimo tego, że robię je już jakby bez jakiejś takiej presji, to ważne i staram się to, żeby po prostu one były poprawnie techniczne i może jak najbardziej ładne, wiadomo, żeby później móc na lata sobie je oglądać i wspominać miło. I uwaga, pierwsze zdjęcie, jakie wam pokażę, to było w zasadzie przy okazji zlecenia dla Kamili Gdyni, robione w tamtym roku. Pytanie do was, co tutaj poszło nie tak, co tu nie pasuje, oprócz oczywiście mnie. Chciałem tutaj sobie piękne zdjęcie zrobić, selfie z moją wspaniałą żoną. No, nie pykło coś. Pytanie co, jak myślicie? Dajcie nam znać w komentarzach. Zobaczymy, kto zgadnie. My sobie tutaj obok popatrzymy, czy ktoś wymyślił, dlaczego to zdjęcie jest takie ładne. W cudzysłowie ładne. Patrzmy tak na chwilkę, czy ktoś tutaj coś daje. Teraz też zobaczyliśmy, ile osób nas obserwuje. Trochę więcej stresu się pojawiło. Ja nawet nie popatrzyłem, także może lepiej nie będę. Słuchajcie, no to żeby nie przeciągać, tutaj pojawia się nasza pierwsza zasada i pierwszy krok, a mianowicie przetrzyj obiektyw. To jest to, słuchajcie, od czego powinniśmy tak naprawdę zacząć. Jak widzieliście na autentycznym zdjęciu, właśnie to było zrobione podczas wakacji, no nie zrobiłem tego, pewnie gdzieś tam wspomniałem. Zwróćmy uwagę na to, że najczęściej telefon znajduje się, wiadomo, albo w kieszeni, albo w torebce i prawdopodobnie bardzo często zapominamy o tym, żeby po wyciągnięciu, po prostu żeby go przetrzeć. Najlepiej by było, żeby zrobić to mikrofibrą, dokładnie taką, jaką używacie do przecierania okularów, ale jeśli nie macie, spokojnie wystarczy, słuchajcie, rękaw, czy jakiś tam kawałeczek szmatki. Wczoraj zrobiłem, w ogóle przygotowując się do tej prezentacji, pomyślałem sobie, muszę wam dać takie autentyczne przykłady i postanowiłem zrobić sobie test na sobie. Zdjęcie wczoraj około godziny 23. I słuchajcie, prosta sprawa, wyciągnąłem telefon z kieszeni, nie ukrywam, przejechałem tam parę razy jeszcze palcem po obiektywie i zrobiłem sobie zdjęcie i jak widzicie, różnica jest jakby ogromna. Tuż po tym chłonąłem na obiektyw, przetarłem go, no i zdjęcie pojawiło się jakby zupełnie inne. Na pewno jest bardziej ostre, stąd proszę was, żebyście pamiętali o tym. Pierwsza kwestia, może taka bardziej banalna, ale też wpływająca znacząco na jakość zdjęcia, to jest właśnie przetarcie obiektywu. Dużo osób o tym zapomina, ja również, mi się zdarza, tak jak to się widzieliście, więc to jest pierwsza zasada, której powinniśmy się trzymać. Te zdjęcia również, tak jak właśnie wspomniałem, staram się wszystkie prezentacje użyć wykonane samodzielnie, przez mój telefon. Druga zasada to jest wykorzystać światło. W zasadzie jest to taki punkt wyjścia do robienia dobrych zdjęć. W ogóle do robienia zdjęć. Tak. Chciałbym, żebyście jakby zawsze tak naprawdę kierowali się tym, w którym miejscu, bardzo często w ogóle obserwując ludzi na wydarzeniach, na eventach, wiadomo, światło jest troszeczkę, najczęściej jest jakby dosyć ciemno i obserwuję ludzi, że często próbują sobie zrobić selfie w ciemnym miejscu, nie patrząc w ogóle na to, co się dzieje dookoła, czy może gdzieś jest jakby jaśniej, czy ciemniej. I to taki przykład, to jest moja córeczka, dzisiaj też próbowaliśmy zrobić test, no i co, posadziłem ją w pewnym miejscu, w zasadzie na komodzie. W ogóle najlepsze, jeżeli szukacie dobrego światła, tutaj ten jakby segment postarałem się, jakby podzieliłem na dwie części. Pierwsza to jest jakby robienie zdjęcia jakby wewnątrz pomieszczenia i druga część jakby to jest jakby robienie zdjęcia na zewnątrz, no, czyli takie, które jakby wykonujemy też najczęściej. I teraz tak, najlepsze otoczenie tak naprawdę do robienia dobrych, ładnych zdjęć, gdzie światło będzie idealne, to są zawsze okolice, tak naprawdę okna.
Tutaj musicie zwrócić uwagę na dwie kwestie. Jeżeli światło jest bardzo ostre i mocne, z pomocą może wam przyjść na pewno firanka, która nic innego jak po prostu zwiększy bardziej to światło. Skóra wtedy będzie na pewno bardziej taka delikatna, dobrze oświetlona. I tutaj widzicie na zdjęciu po lewej stronie, właśnie kiedy zrobiłem to pod światło, tego też staramy się unikać. Większość aparatów sobie no, nie najlepiej radzi w tego typu sytuacjach. Zdjęcie wiadomo jest przepalone, po prawej stronie widać też, przy tego, że jest lekko przekrzywione, to było zrobione właśnie tak bardziej spontanicznie, żeby wam pokazać, jakie będą efekty. I zobaczcie, jaka jest różnica w stosunku do zdjęcia, które znajduje się po prawej stronie. Dokładnie, słuchajcie, to samo miejsce, tylko inna perspektywa. Przesunąłem się dosłownie o pół metra. Zwróćcie uwagę właśnie na buzię, jak jest równo oświetlona. Robi to jakby kolosalną różnicę. Także jeżeli wczoraj nawet miałem taki telefon od pani, która ma swój gabinet kosmetyczny i też właśnie tam pytała się o jakby dobór aparatu, także warto, jeżeli jest tylko możliwość skorzystać z takiego światła dziennego, zawsze one będzie to jakby najlepsze. W przypadku zdjęć, które wykonujecie na zewnątrz, dzisiaj też był szybki spacer, oczywiście z psem, bo inaczej byśmy pewnie dostali karę. I mogłoby się wydawać, że była piękna, słoneczna pogoda, bezchmurne niebo. Bardzo często w takich sytuacjach, zwłaszcza kiedy robimy plenery ślubne, no to słyszymy od par, o słuchajcie, jest 30 stopni, powiedzmy w czerwcu, czy tam w lipcu, bezchmurne niebo, także robimy plener. Piękne słońce. Tak, piękna pogoda. I paradoksalnie to nie są najlepsze warunki właśnie do robienia zdjęć. Musicie mi uwierzyć, że wtedy nawet kiedy są wręcz warunki prawie że burzowe, czy jest pochmurnie, raczej wtedy na pewno zrobi się dużo, dużo lepsze zdjęcia. Oczywiście nie będzie tego słoneczka, nie będzie pięknych chmurek, natomiast jeżeli chodzi o oświetlenie, zdecydowanie lepiej jest właśnie zrobić takie zdjęcia właśnie podczas pogody pochmurnej niż podczas takiego pełnego słońca. I tutaj również byliśmy po prostu w parku. Po lewej stronie musiałem też synka chwilkę poprzestawiać, ponieważ go bardzo mocno raziło słońce. Wówczas pojawia się bardzo dużo wyzwań, ponieważ po pierwsze albo kiedy fotografujemy czy naszych modeli, czy dzieci, czy rodzinę, no to w przypadku takiego ostrego słońca, no to raz, że kogoś razi słońce, oślepia, dwa, wiadomo, że też człowiek szybciej się męczy i stresuje, i może nie stresuje, ale bardziej się jakby szybciej poci. Stąd daje to jakby takie duże utrudnienia. Natomiast często wystarczy w takich sytuacjach to, co wam sugeruję, to po prostu znaleźć troszkę cienia. Tak też tutaj zrobiliśmy zdjęcie po prawej stronie, dosłownie chyba dwa metry dalej. Przesunęliśmy się, zdjęcie nabrało zupełnie innego wyrazu, innej kolorystyki, kontrast jest dużo ładniejszy, cała twarz jest jakby równo oświetlona, także taką rolę właśnie odgrywa ogromną właśnie jakby światło w fotografii. W zasadzie fotografia to jest nic innego jak jakby rysowanie światłem. Przejdziemy może do trzeciego punktu. Trzeci punkt, trzeci tak jakby krok do robienia też tych lepszych zdjęć, wszystkie muszą jakoś tak współgrać, to jest dobranie najlepszego tła. I dzisiaj tak jakoś też w tym miejscu, gdzie robiliśmy zdjęcie spontanicznie, zrobiłem zdjęcie otoczenia, to zdjęcie, to tło jest takie normalne. Nie jest może jakieś najgorsze, nie jest jeszcze jakby najlepsze. Natomiast chciałbym, żebyście jakby mieli tą świadomość, że praktycznie przy robieniu jakiegokolwiek zdjęcia macie zawsze do dyspozycji 360 stopni w obrębie osoby, którą fotografujecie, jakby możliwość jakby samego ustawienia się. I w momencie, kiedy już planujecie jakieś zdjęcie, warto chwilkę się zastanowić, popatrzeć, które miejsce będzie jakby najlepsze do wybrania tego tła na spokojnie, nie robić tego tak spontanicznie, na szybko, jeżeli ta sytuacja jakby tego nie wymaga. Tutaj właśnie widzicie, że to tło jest takie normalne, natomiast bardzo często to, co obserwuję, to ludzie w ogóle na to jakby nie zwracają uwagę, jeżeli w otoczeniu, jeżeli w tle pojawiają się jakieś przedmioty niepotrzebne, coś, nie wiem, ktoś gdzieś tam przychodzi, chodzi gdzieś tam, czy po prostu jest jakiś bałagan, gdybyśmy robili zdjęcia w pomieszczeniach, no to niepotrzebnie to po prostu rozprasza osobę, która ogląda te zdjęcia. I tutaj podobna sytuacja, widzicie, to samo miejsce, przesunęliśmy się troszeczkę do tyłu, trochę bardziej zapanowałem jakby nad tym tłem, syn na szczęście w miarę dobrze tam zapozował i takie porównanie właśnie przed chwilą i światła, i tego tła. Kiedy już odpowiednio jakby dobierzecie te dwa elementy, czyli dobór światła plus to tło,
to słuchajcie, to jest już połowa sukcesu. Jeżeli nad tym będziecie panować, to gwarantuję, że będziecie mieli na pewno spore postępy w jakości zdjęć, jakie wykonujecie. Dobrze, pojedziemy dalej. No właśnie, a propos tła. Tutaj, jak widzicie, to jest zdjęcie zrobione właśnie podczas tej dzisiejszej takiej szybkiej sesji, koło godziny 8 czy 9 staliśmy. I zobaczcie, to jest tylko takie zdjęcie poglądowe. Nasz salon, no z racji tego, że siedzimy cały czas w domu z dziećmi, no to gdzieś tam nie pokazywałem trochę szerzej tego pomieszczenia, bo moglibyście się przestraszyć. Natomiast widzicie, jakby tam, gdzie robicie zdjęcia, musicie wybrać możliwie najlepsze tło, jakie macie do dyspozycji. I nie zawsze będzie to proste, nie zawsze to chodzi o to, że będzie jakieś tak idealne, ale zawsze macie właśnie te 360 stopni w stosunku do osoby, którą fotografujecie. Macie również zawsze praktycznie swobodę, żeby tę osobę przestawić, ustawić na spokojnie, poprosić o to, żeby po prostu tam się przesunęła. Także to wszystko powoduje, że jeżeli będziecie panować nad takimi elementami, no to w połączeniu właśnie to tło plus światło spowoduje to, że te zdjęcia właśnie będą wyglądały dużo, dużo lepiej. Tutaj widzicie, dosłownie miałem tylko skraweczek tej fajnej tapety, czy fajnej, ona po prostu wydała mi się jakaś tak najbardziej ciekawa, która właśnie spowodowała to, że wiedziałem, że w tym miejscu mogę zrobić zdjęcie. Nie było to proste, no bo też wiadomo, dzieci gdzieś tam szalały, nie chciały być gdzieś tam, znaczy Tomek w sumie chciał pozować, no ale z różą, która ma 2 latka, jest jakby już trochę, wiadomo, ciężej, jeżeli chodzi o ustawienie. Także sorry, że ci się wtrącę, bo tutaj widzę pani Joanna Rodziewicz pyta, co to znaczy najlepsze tło. No, najlepsze tło, tak w skrócie, to takie, gdzie nic tam nie przeszkadza w odbiorze tego zdjęcia. Nie wystaje tam jakiś niepotrzebny, nie wiem, badyl, ktoś tam nie przechodzi. Później pokażemy wam na koniec takie idealne zdjęcie pokazujące, co to znaczy złe tło. Ale tutaj Witek myślę, że na tyle wytłumaczył, że większość chyba zrozumie. Ja bym też dopowiedział, że chodzi o to o możliwe najlepsze, jakim dysponujemy w danym momencie, ponieważ słuchajcie, no są różne sytuacje. Zdjęcia robimy praktycznie wszędzie. Czasem jesteśmy na plaży, czasem jesteśmy gdzieś tam w jakimś czy na evencie, czy w jakimś pomieszczeniu. Chodzi o to, żebyście zawsze jakby rozglądali się i zobaczyli, gdzie są jakby największe możliwości i po prostu jakby najlepszy potencjał do tego właśnie, żeby to tło było takie no ciekawe i nie rozpraszało właśnie widzę tutaj. Mirek mi pokazuje na czas, że się trochę też chyba rozgadałem, także muszę trochę przyspieszyć, żeby też jemu zostawić trochę czasu. No, tutaj macie to zdjęcie już takie po jakby finalne, które zrobiłem dzieciom. Już pewnie patrzcie na ich miny, natomiast to tutaj jakby w moim otoczeniu wydało się takie najkorzystniejsze. Kolejnym krokiem do tego, żeby robić lepsze zdjęcia telefonem, uwaga, to jest to, żeby przemyśleć jakby kadr, który wykonujemy. To oczywiście tyczy się też nie tylko telefonu, tak żebyście też mieli świadomość, jakby robienie zdjęć aparatem, czy to profesjonalnym, czy amatorskim, jakby te same zasady obowiązują. Mm-hmm. To zdjęcie zrobiła żona mojego partnera biegowego, z którym biegałem właśnie rzeźnika. Ona wie o tym, że dzisiaj to zdjęcie użyję do tego, żeby pokazać no, taki mały może błąd na tym zdjęciu. To zdjęcie po lewej stronie, które było zrobione, no to właśnie, to jest, słuchajcie, to my też zawodowo szkolimy fotografów. Najczęściej osoby, które jakby rozpoczynają swoją działalność czy fotografii, czy te osoby, które obserwuje zdjęcia innych, najczęstszym błędem jest to, że ten kadr, że te zdjęcia robi się po prostu na szybko. Robi się je bardzo szybko, czasem jakby człowiek wyciąga aparat, pach, nie? Zdjęcia są za darmo, więc jakby nie ma tego, nie ma tej presji, że zapłacimy powiedzmy tam za każdą klatkę, więc tutaj chciałbym wam mocno zwrócić uwagę na to, żeby chwileczkę się zastanowić nad tym, co chcemy na tym zdjęciu ująć. I po lewej stronie to było taki właśnie pierwszy pewnie strzał, po prawej stronie te zdjęcie, które ja już przekadrowałem. Natomiast słuchajcie, na pewno unikamy to, co jest takim największym błędem, na przykład ucinanie w niewłaściwych miejscach, czyli na przykład nie wiem, w kostkach, staram się nie ucinać. Oraz jednym z najczęściej popełnianych błędów to jest zostawianie zbyt dużej przestrzeni nad głowami. To jest tak, że każdy, tak naprawdę robiąc zdjęcie, skupia się na oczach. I teraz jeżeli jakby ustawiamy aparat, to najczęściej jakby no, robiąc zdjęcie szybko, nie zwrócimy na to uwagę, że u góry nad głowami jest jakby sporo przestrzeni. Jest ona jakby no, niepotrzebna, więc tutaj należy to na pewno często podejść bliżej, zastanowić się, co chcemy ująć,
Tutaj w mojej ocenie powiem wam, że ja staram się najczęściej po prostu robić kadr bardziej z bliższa. Tutaj najwięcej naszych klientów w ogóle to mówi, że zdjęcie, które najbardziej kocha, to zdjęcia emocji. Zdjęcie robiąc z daleka właśnie tego nie odda, dlatego właśnie tutaj proponuję wam, żebyście zawsze podchodzili troszkę bliżej, nie bali się, ustawili też osoby, które chcecie fotografować, ale przede wszystkim dobrze kadrowali i tak, żeby zrobić to, żeby ten kadr po prostu jakby tak przemyśleć, ustawić się na wprost też osób, które fotografujecie. Kolejnym krokiem to jest jakby użycie nóg zamiast zooma. Nie wiem, czy to zdjęcie w ogóle odda tą jakość, natomiast muszę powiedzieć, że to jest zdjęcie jakby kiepskiej jakości. Tutaj faktycznie przykułem swój telefon, szukałem zdjęcia, które właśnie było zrobione w ten sposób. Taka szybka historia tylko tego zdjęcia. Mój syn akurat miał lekcję właśnie nauki jazdy na rolkach. Nie chciałem podchodzić blisko, żeby go tam nie rozpraszać. No i mówimy tutaj oczywiście o zoomie cyfrowym, żeby tego nie robić, ponieważ znacząco, słuchajcie, traci się na jakości zdjęcia. Zawsze warto lepiej podejść troszeczkę bliżej, użyć właśnie nóg, żeby nie dopuszczać do tego, ponieważ gwarantuję wam, że takie zdjęcia będą znacząco będą po prostu kiepskiej jakości. Dobrze? Tutaj znowu musiałem posłużyć się, słuchajcie, gdybym miał trochę więcej czasu, no to pewnie bym tych przykładów na trochę więcej, natomiast wczoraj też wieczorem musiałem to zdjęcie zrobić. Nie używaj lampy błyskowej, jeżeli nie musisz. Starałem się, może to akurat telefon komórkowy nie ma aż tak mocnej lampy, natomiast słuchajcie, to najczęściej mam tylko oszpeci zdjęcie. I tak jak widzicie, po lewej stronie zdjęcie z lampą, jeszcze zwłaszcza tak jak ja, kiedy noszę okulary, to robią się niepotrzebne takie odbicia, twarz najczęściej się jakby świeci. Lampa, czy taka w telefonie, czy nawet budowana w aparacie, bardziej wam popsuje jakość zdjęcia, plastyka będzie zupełnie inna, niż jakby jej nie było. Na przykład macie też, myślę, że tą różnicę widać. Także ja również, nie mówię tutaj oczywiście o lampach zewnętrznych, natomiast te, które są budowane w telefonach, to no, też nie nadają się do w trakcie robienia zdjęć. Postprodukcja zdjęć, inaczej obróbka. Masę osób w ogóle tego nie wykonuje, zwłaszcza na telefonach. I tutaj chciałbym was trochę uspokoić. Jest to banalnie proste. Jest taka aplikacja jak Snapseed. Jest ona darmowa, jest ona po polsku. Jest ona bardzo intuicyjna. Nawet jeżeli nie chcielibyście spędzać na tym większą, jakąś tam dłuższą ilość czasu, no to słuchajcie, wystarczy tak naprawdę dwa kliknięcia lub trzy. Są tam przygotowane już gotowe ustawienia. Tutaj również pomiędzy pierwszym a drugim zdjęciem być może nie zobaczycie dużej różnicy. Nie chodzi o to, żeby te zdjęcia mocno jakoś edytować i przerabiać. Natomiast tak naprawdę dodanie kontrastu, wyostrzenie, przekadrowanie, 3-4 funkcje, które są tam praktycznie pod ręką, powodują, że te zdjęcia znacząco będą wyglądały lepiej. Przynajmniej tak obstawiam, że 30%. Stąd zachęcam was do tego, żeby nie bać się tego, tym bardziej właśnie, że ta aplikacja jest darmowa. Także to był siódmy krok, tak pokrótce. Tak naprawdę na większość z tych wątków, z tych kroków mógłbym się rozgadać powiedzieć jakby dużo bardziej obszernie, natomiast tutaj mamy pewne ograniczenia czasowe. I nie chcemy was też tutaj zanudzić. Mam nadzieję, że te 7 kroków, które zastosujecie, że poprawią znacząco to, jakby poprawią jakość waszych zdjęć. Jeżeli w ogóle będziecie mieli jakieś takie pytania, śmiało możecie do mnie zadzwonić, napisać, chętnie coś podpowiem, czy przy wyborze telefonu, czy pod kątem tego, jak te zdjęcia robi się lepiej, lub po prostu bardziej obszernie ten temat wam powiedzieć. Teraz oddaję głos do Mirka, który wypowie się na temat właśnie pozowania do zdjęć już bardziej takiego profesjonalnego. Super, bardzo dziękuję, bardzo Witek, za twoją prezentację. To była pierwsza część, w której Witek wam opowiedział o tym, w jaki sposób macie robić telefonem zdjęcia, a teraz Mirek wam powie, w jaki sposób macie pozować na tych zdjęciach. Natomiast Mirek, tutaj była prośba do ciebie, czy możesz pokazać tą prezentację tak, żeby ona była bardziej widoczna, w sensie w pełnym oknie. Tu ciągle wszyscy prosili o jakieś takie pełne okno tej prezentacji. Nie wiem, czy to u ciebie jest możliwe, ale popróbujmy, potestujmy, bo pamiętam, że na próbie mieliśmy pełne okno, a teraz ona nie jest pokazana w takiej pełnej krasie. Zaraz zobaczymy, zrobimy próbę, dobra? Czy to idzie? Okej. Może być to problemem, bo to jest w pełnym oknie, tylko że to jest PDF-ie, dlatego może to tak wyglądać.
Chyba, że przełożymy się szybko na tą online wersję, co? Czy cokolwiek, jeżeli ja tutaj zwiększam rozmiar prezentacji, to czykolwiek wam się to powiększa, czy nie do końca? Coś mi tutaj znikło, nie wiem, czy ty mnie, Kamila, jeszcze teraz słyszysz, czy nie? Albo czy w ogóle wysłyszycie teraz, co ja mówię? Halo, halo. Tak, słyszymy cię i prosimy cię jeszcze większe. To już jest maks, na jaki mogę sobie pozwolić chyba. Niestety. Dobra. Słuchajcie, taka prawda, że ta prezentacja, no po części tutaj są małe, tu jest akurat małe zdjęcie, więc może będzie tutaj mniej widoczne, ale no niestety, jak widzicie, to jest już na pełnym ekranie i nie mogę tutaj nic więcej zrobić. Zobaczcie, nie przygotowaliśmy się odpowiednio, ale może to, co wam powiem, trochę nadrobi ten cały nasz taki mały fuck up odnośnie prezentacji. Ja trochę powiem o tym, znaczy może nie trochę, tylko skupię się na tym, po pierwsze odnośnie jak pozować na zdjęciach, żeby też dobrze wyglądać, bo uwierzcie mi, każda osoba na zdjęciach może dobrze wyglądać, jeżeli zastosuje się, nazwijmy to, pewne triki w pozowaniu. I teraz już tutaj przejdziemy, bo czasu mamy mało, a pierwsza i najważniejsza rzecz w fotografii, czy to będzie telefonem, czy aparatem, czy to będzie sesja taka rodzinna, czy jakakolwiek, to żeby sprawdzić, który profil ma fotografowana osoba lepszy. Tutaj macie dwa przykłady, to jest ta sama osoba, jej prawy i lewy profil. Teraz pytanie do was, która według was fotografia jest lepsza? Który profil ta pani? Mam nadzieję, że jeżeli tutaj jest, to się nie obrazi, że jej zdjęcie tutaj wykorzystałem. Od razu dodam, że to jest zdjęcie prosto z aparatu, nie jest w ogóle obrabiane, dlatego też tutaj jest dół zdjęcia ciemniejszy, a góra jaśniejsza. I teraz pytanie, czy w ogóle wy to dobrze widzicie? Ja sobie tutaj zerknę trochę w prezentację. Dziwne rzeczy się dzieją na tym ekranie, na live'ie. Nie wiem, czy teraz to jest opóźnienie, czy nie. Tutaj pani na mnie lewy lepiej. Dobra. Oczywiście. Ja się wtrącę. Masz opóźnienie, wszystko jest w porządku, wszyscy wszystko widzą i, dobra, i się nie zgadzają co do profilu. Dobra, to super, bo jakby tak jak wspomniałem, to nasz pierwszy live, także wybaczcie. Oczywiście wiadomo, że na tym zdjęciu, którym pokazuję, które się teraz podświetliło, według mnie ta pani ma lepszy ten profil. Najprościej się to w zasadzie patrzy się na żuchwę, tutaj na szczękę. Zawsze, albo przynajmniej większość osób, chociaż zdarzają się wyjątki, ma różnicę w wizualnie pokazaniu tutaj żuchwy. Zawsze jest któraś bardziej taka smuklejsza, a w drugim zdjęciu głowa jest taka bardziej kwadratowa. To jest według mnie pierwsza i najważniejsza rzecz, którą trzeba zacząć od, no, od jakby, żeby wystartować sesją. No i później już jest kwestia pozowania. Będą tutaj tylko przykłady na paniach, ale z tego, co wiemy, społeczność RWC to i tak są głównie kobiety, więc tutaj myślę, że to dobra grupa docelowa. To nie są nasze zdjęcia, to są zdjęcia z Pinteresta, gdzieś tam znalezione. Po prostu nie było czasu na to, żebyśmy przygotowali się do tego lepiej i zrobili swoje sesje. Coś, co często zauważam, nawet na zdjęciach na szkoleniu u Kamili, jak pozują panie, to nie wiedzą, co mają zrobić kompletnie z nogami. Może tutaj to jest to za bardzo karykaturalnie pokazane, w sensie ta pani po lewej, ale taka najważniejsza rzecz to jest to, żeby noga skierowana, ta noga bliżej fotografa czy osoby, która robi to zdjęcie, była zgięta w kolanie. To jest jakby najważniejsza w zasadzie rzecz i chyba taka najprostsza, żeby pokazać w zupełności inaczej nogi. Czasami można stanąć nogami na krzyż, ale tutaj jest dużo lepiej to pokazane. Kolejna rzecz to stawanie lekkim ukosem, takim półbokiem, oczywiście tym lepszym profilem, do osoby też, która nas fotografuje. W zupełności inaczej wygląda cała sylwetka, ciało się wydaje takie bardziej smuklejsze. Oczywiście tutaj trzeba jakby ramiona trochę dać do tyłu, piersi do przodu, żeby tutaj wszystko nam się pięknie prezentowało. Później i bardziej w zasadzie taka rzecz, gdzie dużo osób przy siedzących pozach, nazwijmy to, nie do końca wie, co może zrobić z nogami. Najważniejsza rzecz to jest asymetria, czyli jakby jedna noga musi być zawsze tą taką nogą bardziej zgiętą,
a druga noga, żeby była bardziej wyprostowana. To samo, co w pozach takich bardziej stojących, czyli tutaj, jak widzicie na tym, nie wiem, czy w ogóle widać tą myszkę, ale na tym zdjęciu tutaj po prawej stronie, czyli wygięte w taką eskę kręgosłup, wtedy z automatu piersi idą do przodu, wysmukla się talia, tylko taka jedna rzecz, trzeba pamiętać, żeby też wciągać brzuch. Nawet jak ktoś nie ma tego brzucha, jest fajnie wysportowany, to przez wygięcie kręgosłupa ten brzuch trochę się nam uwydatnia, więc wtedy też trzeba lekko wciągnąć brzuch. Tutaj widzicie ten przykład na tym zdjęciu po lewej stronie jeszcze tak bardziej pokazany, ponieważ tej pani, no brzydko mówiąc, tutaj coś wystaje spod koszulki, a zdjęcie niżej to jest ta sama osoba, ale właśnie zastosowała się już tutaj do tych wskazówek, czyli wygięła się tutaj fajnie w kręgosłupie, tutaj ma tą nogę wygiętą i oczywiście też jest zmieniona perspektywa. To zdjęcie jest zrobione z takiej pozycji trochę niższej i dlatego ta pani dużo korzystniej bardziej wygląda. Tutaj w zasadzie to jest to samo, o czym mówiłem wcześniej, czyli to wygięcie w kręgosłupie powoduje to, że ta talia jest zupełnie, no inaczej zupełnie wygląda. Tu w zasadzie macie kolejny taki przykład pozowania, co można zrobić z nogami, żeby dużo bardziej korzystniej i smuklej na tych zdjęciach wyglądać. Tu sobie już przejdziemy do tak zwanych klasycznych póz biznesowych. Nie wiem, czy to będzie widoczne na tyle, ponieważ te obrazki są małe, ale jak wiecie, żeby wyglądać dobrze na zdjęciach, to trzeba jakby się zastosować do pewnych zasad, trików, ustawień, które powodują, że nasze ciało bardzo dobrze wygląda. Często osoby, które przychodzą do nas na sesję, czy w ogóle pytają o sesję, czy to będzie kobieca, czy to sesja taka biznesowa, wizerunkowa, czy jakakolwiek, boją się, że nie będą wiedziały, co mają ze sobą zrobić. Od razu tutaj uspokajam, przy każdych sesjach my podpowiadamy, mówimy, jak tutaj zapozować, żeby dobrze po prostu wyglądać. To samo tyczy się właśnie w sesjach kobiecych, ponieważ często to są dziewczyny, które nie mają doświadczenia i boją się, że nie będą wiedziały, co zrobić. Uwierzcie mi, na 100 sesji 100 osób było zadowolonych, także możecie być pewni, że jeżeli traficie do nas, to będzie to sukces. Tak pokrótce powiem wam też to, co już było od samego początku w zasadzie do końca, bo to też tyczyło się tego, co mówił Witek na temat fotografii telefonem, czy tutaj na sesjach u nas, czyli to, co mówiłem, profil, sprawdź, który masz lepszy profil, później wszystko, co macie w kieszeniach, zwłaszcza tych kieszeniach z przodu czy w marynarkach, trzeba wyciągnąć, bo to po prostu widać na zdjęciach. Stajemy do zdjęć takim lekkim ukosem, półbokiem, żeby nasze ciało dużo atrakcyjniej wyglądało. Zdjęcia robimy z dołu, albo staramy się tą perspektywę nam obniżyć. Jest to spowodowane tym, że jeżeli robimy zdjęcia z takiej niższej perspektywy, wyciąga nam się ciało, wysmukla nam się, osoba na zdjęciu wydaje się dużo taka wyższa. Często widzę niestety to u Kamili na szkoleniach, jeżeli sobie robicie zdjęcia z Kamilą. Teraz od jakiegoś czasu robi zdjęcia Adam, więc jakby tutaj jest też dobrze to robione, ale często widziałem to właśnie to, że robiliście zdjęcia albo z góry, z takiej górnej jakiejś dziwnej perspektywy, a jeżeli robicie takie zdjęcia, to z automatu zniekształcacie sobie po pierwsze swoje ciało, po pierwsze też twarz, więc polecam robić zawsze zdjęcia takiej trochę dolnej perspektywy, chyba że ktoś ma 2 metry, to też nie przesadzajmy, bo wiadomo, tu będzie też wyglądał trochę bardziej karykaturalnie. To, co mówiłem, czyli przy pozach stojących, ta noga zgięta w kolanie, jeżeli macie szpilki, no to też zupełnie inaczej te nogi wyglądają, ale jeżeli macie płaskie buty, to wystarczy na przykład stanąć na palcach, czy obciągnąć lekko stopę. Kolejna rzecz taka, jeżeli chodzi o podwójny podbródek. To jest bardzo prosty trik, że łatwo się go pozbyć. Raz, że robimy zdjęcia, nie robimy wtedy za bardzo zdjęć aż tak stricte z dołu, a jeżeli chcecie, to po prostu wystarczy wysunąć żuchwę i sięgnąć językiem do podniebienia. Uwierzcie mi, podwójny podbródek znika od razu. Możecie sobie teraz przetestować, to śmiesznie wygląda przed lustrem, ale działa. To, co już powiedziałem, czyli stajemy na palcach albo po prostu ubieramy szpilki. No i ostatnia rzecz, czyli staramy się nie trzymać rąk kurczowo przy sobie, przy ciele, bo wtedy z automatu no tak samo zniekształcacie sobie sylwetkę, no i to brzydko po prostu wygląda. To byłyby takie główne rzeczy związane z fotografią.
jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Tak, no wspomnieć. Właśnie. Słuchajcie, jak widzicie, to jest jakby szereg czynników, które muszą być spełnionych. I chcę wam powiedzieć, że nawet jeżeli przetrzecie sobie obiektyw, jeżeli znajdziecie genialne światło, jeżeli to tło wstępnie jakoś tam zadbacie o nie, jeżeli nie zrobicie tego, jeżeli nie zrobicie zooma ani cyfrowego, ani optycznego, nie użycie lampy błyskowej i stwierdzicie, że okej, macie to, że zrobicie zdjęcie i zobaczycie również te wszystkie szczegóły pod kątem samego ustawienia się, to niestety musimy was zmartwić, że jeżeli nie zadbacie o drugi plan, no to możecie to wszystko zepsuć. Tutaj przykład zdjęcia, jaki znaleźliśmy gdzieś tam na internecie, tak trochę też na rozśmieszenie. Także widzicie, to miało być pewnie piękne zdjęcie z zaręczyn, ale niestety pan, który jest no tam trochę w tle, mam nadzieję, że to widać na tyle, że dostrzeżecie, co tam jest, ale no jakby... Mistrzowie drugiego planu to też są ciekawe zdjęcia, natomiast no, trzeba mieć to też na uwadze. Także robienie zdjęć to jest... Ja już może to przełączę. Tak, to jest jakby kolejna rzecz. Robienie zdjęć to jest trochę też patrzenie tak dwuplanowo, czyli zarówno to, co się dzieje na pierwszym planie, jak i na drugim. Wyższa szkoła jazdy to jest jakby postrzeganie też jakby wieloplanowe, ale to już uczymy bardziej jakby na kursach i to już bardziej jakby zaawansowane techniki. Tutaj również mamy przykład no, kiepskiego... zdjęcie, które no jest tu, już wtopione. No. Znaczy, generalnie tu chodzi o to, że patrzcie też nie na to, co jest w tle, nie na to, jak pozujecie, tylko też na to, co macie ubrane na sobie, bo jakby garderoba to jest też bardzo ważna rzecz w sesjach. Tu już bardziej oczywiście mówię o sesjach biznesowych, czyli nie ubieramy jakichś pstrokatych ubrań, chyba że ktoś jakby ma taką branżę i jakby przez to ubranie chce trochę zaprezentować swoją sylwetkę, ale co jest ważne, tu może jest to też przekazane za bardzo, ponieważ tej pani wychodzi bielizna majtki, ale takim częstym błędem jest to, że ubiera się tak jak pani tutaj, nie pamiętam jak ona ma na imię, Halina chyba jakaś tam, to wiem, że ona chciała wyglądać dobrze, według pewnie paru osób wygląda dobrze, ale według mnie jakby wystająca bielizna spod koszuli nie jest to dobry, no dobry styl. Ktoś tutaj prosi o to, żeby powtórzyć z podbródkiem, to ja mogę cofnąć tutaj. Chodzi o to, żeby wysunąć jakby żuchwę do przodu i sięgnąć językiem podniebienia. Z automatu tutaj to takie, ja nie mam, więc nie mam jak pokazać, ale to takie, tu czasami takie, taka, nie wiem, czy to jest skóra, czy to jest mięsień, po prostu zanika. Jak z automatu wyciągniecie żuchwę do przodu, to nam tutaj zniknie. Tam jeszcze ktoś, widziałem kątem okiem w komentarzach, pisał, że jeżeli będziemy robić zdjęcia od dołu, to będę grubo wyglądała, ponieważ będę miała grube nogi. No nie do końca bym się z tym zgodził, bo wystarczy, że staniesz, tak jak powiedziałem, ukosem do fotografa, twoje nogi już nie będą grube. Jeżeli masz szpilki, to z automatu też wyciągnie się mięsień łydki i mięsień uda. Jeżeli masz szpilek, wystarczy, że staniesz na palcach i na 100% twoje nogi będą wyglądały bardzo dobrze. Oczywiście też nie chodzi mi o to, żebyście robili zdjęcia nagle z perspektywy żaby, ale to, żeby było po prostu troszeczkę poniżej albo chociaż z wysokości fotografowanej osoby. Powiedzieliśmy już chyba w zasadzie o wszystkim. Pytanie tylko, czy możemy wam jeszcze coś powiedzieć, czy chcecie może zadać nam jakieś pytania, może Kamila nam coś powie, czego my jeszcze, co my mogliśmy pominąć. Wiemy, że jakby ten czas nas ogranicza i no i jakby nie powiemy wszystkiego, ale to miała być taka krótka chyba dawka. Ten czas tak naprawdę to was najbardziej ogranicza, ponieważ to wy się tutaj tacy po prostu czujecie bardzo tym czasem. Ojej, no powiedziała, ile mamy godzinę. Tak, no godzinę, ale jeszcze ludzie nie uciekli, prawda? Jeszcze nadal mogą słuchać. Nie wiem, czy tam były jakieś pytania oprócz tego, o tej żuchwie, bo tak więcej tak, żuchwie nie rzuciło w oczy. Za chwilę będziemy rozmawiać o selfie i o selfie i o telefonach, które myśleliśmy, w związku z czym zróbmy tak, że dokończmy prezentację,
poprosiłam chłopaków, żeby przygotowali dla was jakąś ekstra okazyjną po prostu ofertę, która jak się skończy czas pandemii, będziecie chcieli skorzystać z ich oferty, bo ja wiem, że to tak będzie, że oni się tutaj nagadają, a wy powiecie, no a teraz zrób mi zdjęcie, tak? W związku z czym jak najbardziej będą mogli zaraz coś wam zaproponować, a później po tym wszystkim jeszcze, jeżeli macie czas, a wy się tutaj oferujecie, to zrobimy jeszcze taką krótką sesję Q&A, w którym opowiecie po prostu, o co chodzi z tym podbródkiem, z tym selfie i z całą resztą. Dobrze? My się oczywiście piszemy, możemy odpowiadać nawet do północy, ale teraz co, poprzejdźmy może do tej oferty, o której Kamila wspomniała, już Witosław się udzieli po trochę. Faktycznie przygotowaliśmy dla was coś tutaj specjalnego, ponieważ no, otrzymujemy tak naprawdę też masę teraz, dużo firm się do nas zgłasza w związku z tym, że z racji sytuacji jaka jest, wiele firm przychodzi na tryb online, wiadomo. My też dlatego dzisiaj tego też ta live'a zrobiliśmy. Prawdopodobnie to już się niedługo skończy, natomiast chcielibyśmy wam coś tutaj zaoferować, coś szczególnego. Przygotowaliśmy taką ofertę. Zazwyczaj taka sesja, jak ona wygląda? Tak naprawdę to raz, że bardzo często jesteśmy w Warszawie, w Krakowie, w Katowicach, natomiast nie jest też dla nas problem, żeby jechać do innego miasta. Tak jak wam wspomniałem wcześniej, to mamy fotografów w różnych obszarach, również i w Szczecinie, w Gdańsku. Tobiasz więc... na przykład teraz tymczasowo jest w Poznaniu, więc też tamte okolice bez problemu możemy jakby pokazać. Jest odległość dla nas jakby nie stanowi żadnego problemu. My generalnie mamy siedzibę w Rzeszowie. W związku z powyższym chcielibyśmy zaproponować taką sesję właśnie biznesową. Zazwyczaj trwa ona, tutaj przygotowaliśmy stricte pod 120 minut. Podczas takiej sesji, słuchajcie, zawsze jest robiony dokładny brief fotograficzny, dokładnie wypytujemy się was o wasze potrzeby, to do czego taka sesja ma być później wykorzystana. Spokojnie możecie też zdać się na nas, że wam wiele kwestii po prostu doradzimy. Jak się ubrać, jak się przygotować pod kątem i makijażu, również słuchajcie, w kwestii makijażu mamy bardzo dużo sprawdzonych osób też na terenie całej Polski, więc z tym też możemy jakby tutaj podpowiedzieć. Kwestie ubioru, także to wszystko jak najbardziej doradzamy. Sesja taka, którą mam wam do zaproponowania, będzie trwała około 120 minut, plus minus. Zazwyczaj będzie ona robiona w studio fotograficznym, wynajętym w danym mieście. Ale też takie sesje, i to jest też ostatnio popularne, robi się w firmach, czyli możemy tą sesję zrobić też u was w firmach, wykorzystać przestrzeń, którą dysponujecie. Są właśnie zwolennicy takich zdjęć bardziej naturalnych, z drugiej strony też nie każdy dysponuje jakimś takim biurem, które nadaje się, które ma też na tyle dużo przestrzeni, w związku z tym to już jest kwestia tak naprawdę dopasowania. Słuchajcie, podczas takiej sesji jest wykonywanych no, na pewno masę zdjęć. Zazwyczaj my tak obstawiamy, że około 200 kadrów, które wam przekazujemy po prostu do wyboru. Tutaj już możecie sobie je samodzielnie wybrać, dokładnie te, które chcielibyście, abyśmy później podali obróbce graficznej. Jeżeli wolicie zdać się na nas, my również możemy jakby to, możecie jakby to zdecydować jakby na nas. W tej cenie dostajecie dokładnie, no w cenie, którą zobaczycie za chwilę, dostajecie dokładnie 10 zdjęć, już właśnie po retuszu i po obróbce, i jakby maksymalnie dajemy sobie 7 dni roboczych, teraz oczywiście, w tym jakby czasie, ponieważ jakby jeżeli to wszystko wróci do normy, to też nie bylibyśmy w stanie zagwarantować takiego szybkiego czasu obróbki zdjęć, stąd też mamy ograniczoną ilość jakby tej oferty, którą tutaj chcemy wam dać. Normalnie u nas sesja kosztuje, sesja w Rzeszowie dodajmy, bo to jest jakby też ważna rzecz, kosztuje normalnie tyle, co tutaj teraz widzicie, czyli 1250 zł i dokładnie dostajecie wszystko to, co było na poprzednim slajdzie, ale tutaj dla społeczności Kamili mamy dokładnie 50 sesji w dużo lepszej cenie. Część już osób co prawda kupiło tą sesję, jeszcze niczy ten live wystartował, ale w dalszym ciągu zostało nam ich jeszcze trochę. Niestety musimy po części ograniczyć tą ilość sesji, ponieważ no w chwili obecnej, no wiadomo, jest trochę spokojniej, natomiast na przełomie marca zostało odwołanych nam wiele jakby eventów, które mieliśmy fotografować i prawdopodobnie kumulacja tego będzie w lipcu, sierpniu oraz jakby w kolejnych miesiącach, stąd niestety nie możemy tego zapewnić dla wszystkich osób, które się zgłoszą, stąd właśnie pierwsze 50 osób, które dokona zakupu, to może liczyć na to, że tą sesję jesteśmy w stanie zagwarantować, że ją zrealizujemy. Jeżeli chodzi o samą realizację, to będzie ona ważna do końca tego roku.
Bo właśnie, ważna rzecz, o której nie powiedzieliśmy, że jakby ta cena obowiązuje jakby z przedpłatą, że kupujecie tą sesję do ile jakby mamy możliwości, czyli jeżeli skończy się pula, no to zamykamy tą sprzedaż, ta cena wzrasta do tej standardowej naszej ceny, ale to jest i wyłącznie oferta z tak zwaną przedpłatą, czyli kupujecie sesję dzisiaj, jutro, wystawiamy wam fakturę, przelew i jakby do końca roku możecie skorzystać z tej ceny i zrealizować tą sesję. Dzisiaj też nie mieliśmy do końca okazji na to, żeby wam pokazać wszystkie nasze realizacje, które wykonujemy podczas, no, w zasadzie w ciągu ostatnich kilku lat, więc śmiało też możemy was zaprosić na odwiedzenie naszej strony internetowej, gdzie znajdziecie jakby więcej szczegółów, więcej informacji, różnego rodzaju też możecie zobaczyć inspiracje na temat sesji, jakie wszystkie wykonywaliśmy, lub jeżeli to też byłoby dla was za mało, no to zapraszamy też do kontaktu, żebyśmy mogli też udzielić wam na wszelkie pytania, jakieś informacji. Na pewno takich pytań pojawi się wiele, bardzo często właśnie ludzie dopytują się o takie szczegóły. Śmiało też możecie do nas zadzwonić, jesteśmy też jakby do waszej dyspozycji. Oferta, jaką przygotowaliśmy dla was w dniu dzisiejszym i jakby do wyczerpania zapasów, to jest właśnie 750 zł netto. Do tej kwoty tak naprawdę doliczony będzie tylko i wyłącznie koszt dojazdu. Realny koszt dojazdu do danego miasta. Właśnie, nie wiem, czy w ogóle, bo chyba o tym nie wspomnieliśmy, że my w ogóle jesteśmy z Rzeszowa. No i jakby od tego miasta będziemy doliczać po prostu ten koszt. Takie przykładowe koszty dojazdu do różnych miast poszczególnych też pisaliśmy u nas na stronie, także to też będziecie mogli sobie zobaczyć. Zdjęcia można robić, słuchajcie, tak jak tutaj widzicie wcześniej, różnego rodzaju z Kamilo, to są bardzo często sesje dynamiczne, przeróżne, też Mirek swego czasu do Brukseli jakby leciał specjalnie właśnie, żeby tą sesję tam wykonać. Na ten moment największe zapotrzebowanie właśnie to są takie zdjęcia, sesje indywidualne, bardzo często w kancelariach prawnych jesteśmy całego zespołu, wiem, że teraz chwilowo w całym zespołem możecie mieć trudność, żeby się spotkać. Ale zawsze możemy każdemu osobno zrobić, później was skleić w całość. Tutaj już sama forma tej sesji to już też jest uzależniona jakby też po części od was. Wcześniej, tak jak też mówiłem, dokładnie was wypytujemy o to, jak to powinno wyglądać. No myślę, że też w obecnych czasach bardzo fajnie jest pokazać po prostu swój wizerunek. Mam dużo znajomych, którzy wiem, że prowadzą biznes, wiem, że jest to biznes też często prowadzony poprzez właśnie drogę online i czasem wchodzę na ich profile, widzę, że no nie mają żadnego zdjęcia profilowego. Na pewno to takie zdjęcie też, które są pełne emocji, wzbudzają też więcej zaufania. Myślę, że to bardzo, bardzo potrzebne właśnie w chwili obecnej. Teraz, sorry, że ci przerwę jeszcze. Teraz tym bardziej, no nie oszukujmy się, wiele osób straci pracę i będą poszukiwać nowej, więc nawet takie proste zdjęcie na LinkedIna, profilowe na Facebooka, czy nawet do CV, po prostu będzie potrzebne każdemu, bo nie sztuką jest zrobić zdjęcie telefonem, nie wiem, albo zdjęcie sobie na plaży i wrzucić w bikini jako zdjęcie do CV, a nawet my takie dostawaliśmy zdjęcia od niektórych osób, więc uwierzcie mi, że to profesjonalne zdjęcie w wypadku tak ważnych kwestii, no jest po prostu ważne i potrzebne. W tym przypadku pewnie nawet już dobry telefon, wiadomo, nie wystarczy. Stąd możecie śmiało siadać w nasze ręce. Myślę, że tutaj nie musicie mieć żadnej obawy. Bardzo dobrze was możemy pokierować, podpowiedzieć właśnie, jak to zrobić, żeby to było właśnie z klasą, żeby było też dopasowane trochę do charakteru tego, co robicie. Myślę, że to jest tak bardzo, bardzo ważne. To chyba wszystko. Może już podziękujemy państwu, że nas obserwowali. No i co? Czekamy na na te pytania. Co ty się tak tu śmiejesz? Myślałam, że tutaj po prostu padnę. Jak tak budowaliście napięcie, że aż was tutaj napisałam, powiedz to w końcu, ponieważ wiem, że wiele osób chciałoby teraz od was właśnie tę promocyjną po prostu sesję, a ci mówią, i mówią, i mówią. Uczyliśmy się od najlepszych, czyli wiesz, budowaliśmy napięcie tak jak ty. Dobrze, kochani, w opisie do tego wideo macie stronę, ale również ona tutaj jest wklejana na miejscu, ponieważ oni ją tutaj umieścili, tak, www.shootit.pl/oferta-rbc, taka właśnie strona, ale naprawdę niesamowicie się ubawiłam. Z tego właśnie, jak tutaj ludzie piszą, no ale dobra. Tego właśnie my nie widzimy, więc wybacz, widzieliśmy tylko swoje twarze i prezentacje.
Tak, ale to jest cudownie, że z jednej strony wy możecie czasami mi towarzyszyć w tym, jak ja się męczę na zdjęciach i się po prostu tam spoci człowiek, a wy tam się po prostu pastwicie nade mną, a jeszcze z tej strony, a jeszcze z tej strony, a teraz po prostu ja sobie mogę odbić to. Wszystko dla twojego dobra, słuchaj. Super, tak, dla waszego dobra również. Moi drodzy, widziałam, że tutaj padały pytania, już wam będę, chłopaki, czytała. Dobra, było pytanie o, czy możliwa jest w Lublinie sesja? Tak, tak jak wspomnieliśmy, pracujemy w całej Polsce. Dosyć blisko do Lublina. Akurat do Lublina jest całkiem blisko, więc... Dobra droga, więc bez problemu. Super. Tutaj Elżbieta, widzisz, Olszewska mówiła, że potrafią budować napięcie. Nie wiem, czy wam się to wyświetla. Tak, wyświetliła nam, tak. No. Super. Dobra, i jeszcze tak. Co na kurze łapki podczas uśmiechu? Mniejszy uśmiech, po prostu. Taki... No, to jest ciężko mi jakby odpowiedzieć jednoznacznie, no bo każda osoba ma inne te kurze łapki. Jedni mają takie większe, inni mają takie mniejsze. Druga kwestia jest taka, że nie wiem, o jakich zdjęciach rozmawiamy, jeżeli są to zdjęcia takie biznesowe, profesjonalne, to pamiętajcie, że też jest ten Photoshop. Nie oszukujmy się, każde zdjęcie jest retuszowane, każde zdjęcie jest obrabiane i to nawet jest takie, no, must have. No, te aparaty takie profesjonalne robią, nie wiem jak to określić, żebyście dobrze zrozumieli, takie trochę wyprane, bez kolorów te zdjęcia. To wszystko po to, żeby właśnie fajnie, w fajny sposób, jeżeli się to umie robić, je obrobić, bo one wtedy nabierają tego całego fajnego, ostatecznego looku. Dokładnie. Ja tylko od siebie powiem, że no, mnie jeszcze mnie kurze łapki nie dotyczą, ale za to, jak na przykład ja się najbardziej na świecie uśmiechnę, zrobię taki totalny po prostu zacież, to wręcz mi wszystkie dziąsła po prostu powychodzą podczas tego uśmiechu i wtedy no wiem, że no trochę się mniej ma po prostu zacieszyć. Tak, to są właśnie takie rzeczy. Były pytania o selfie, o to, jak zrobić selfie. Tak, jeżeli chodzi o selfie, to co jest ważne, to przede wszystkim to, żeby dłoń za telefonem wyciągnąć znacząco do przodu. Jeżeli zrobimy sobie zdjęcie z bardzo bliska, co się wtedy stanie? Przede wszystkim wszystko to, co jest jakby w pierwszej kolejności, czyli jakby nos, blisko aparatu, zrobi się, no dosyć, będzie to nieproporcjonalne. Duże. Tak jak wam wspomniałem, staramy się nie używać zoomu, szczególnie cyfrowego. Staramy się zrobić raczej nie z dołu, nie mocno z góry, ręka wyciągnięta, dosyć na tyle, na ile jesteśmy sobie w stanie jakby dać to, na tyle, na ile jesteśmy w stanie ją wyciągnąć. Zdjęcie pewnie nam będzie robić prościej w pionie i słuchajcie, zawsze lepiej jest później takie zdjęcie troszeczkę przekadrować niż jakby przybliżyć. Lekko, tak jak właśnie wspomniałem tutaj. To Kamila ładnie prezentuje, jak się robi to zdjęcie. Tak, to już po prostu ćwiczę. No i jakby wiadomo, tyczy się to samo, co wszystko, czyli sprawdzamy też ten lepszy profil, stajemy tym lepszym profilem. Tak, ty masz tak. Lekkim, tak samo okosem, jeżeli robimy troszeczkę szersze, to stawiamy ciało, ramiona, nie skurczamy tego wszystkiego, nie robimy tego takiego bardzo, stajmy luźno, trochę uśmiechu, no i co? I oczywiście światło, i tło. To, co wam też chcę powiedzieć, to, żeby dać sobie zawsze trochę czasu do zrobienia zdjęcia, to nie jest tak, że ustawiacie się, pach, jest zdjęcie i już jest super. Nigdzie się, przeważnie jest tak, że macie ten czas, żeby się spokojnie zastanowić, więc nie spieszmy się nigdy z tym. I słuchajcie, ważne też jest to, żebyście sobie sami przeanalizowali, ponieważ odbiór zdjęcia jest bardzo subiektywny, więc jednemu się może podobać, jedno drugiemu zupełnie coś innego, więc fajnie sobie takie przeanalizowanie, zrobienie sobie kilku zdjęć na próbę, tym bardziej, że robi się to za darmo, nie ma tu żadnych kosztów, ale szczególnie zadbajcie, no wiadomo, wyraz twarzy to już każdy się ustawi tak, jak każdy lubi, natomiast to tło, nie może ono tak rozpraszać, tło plus światło, tak jak wspomnieliśmy, to jakby światło jest w zasadzie kluczem do tego, żeby to zdjęcie było dobre. Dobrze, ja wam tutaj tylko zadam pytanie, to nie wyczytajcie, co tutaj jest. A Kasia się pyta, jakie są najbliższe terminy sesji w związku z obecną sytuacją? Możliwe. Przyszły tydzień. Przyszły tydzień. Końcówka bardziej. Dobrze. Okej, okay, już mamy tutaj. Mamy ten. Okej. Okay. Czekajcie. Jak kontrolować mimikę twarzy, wzrok, uśmiech i układ
ust. Mówimy o sesjach jakich teraz? Bardziej chodzi o takie biznesowe, czy na wakacjach, czy... Chyba jakiekolwiek. Wydaje mi się, że to jest kwestia po prostu robienia takiej... robienia prób miliona samemu sobie po prostu. Dokładnie. Często przy takich sesjach to mogę się bardziej odnieść do takich sesji kobiecych, gdzie tam dużą rolę pełni mimika właśnie twarzy. To, co powiedziałaś, próby. Macie lustro, na pewno każdy z was, wystarczy przed nim stanąć i zobaczyć, w jakiej jakby mimice najlepiej wyglądacie. Czy z pełnym uśmiechem, czy z takim pełnym zacieszem, jak to powiedziała Kamila, czy trochę mniejszym, czy bez uśmiechu, który profil lepszy i tak dalej. Takim fajnym, słuchajcie, testem jest to, to często jak wychodzi podczas sesji plenerowych, zwłaszcza ślubnych, że mimika jest strasznie zmienna i jeżeli spróbujecie zrobić sobie taki test, żeby sfotografować drugą osobę, która cokolwiek robi i spróbujcie puścić sobie serię zdjęć, co najmniej z 10, z 15, jak nie z 20, to zwrócicie uwagę, że ta twarz i ta mimika się strasznie diametralnie jakby zmienia, więc to też jest kwestia czasem i trochę większej ilości zdjęć, wiadomo, żeby dobrać światło, tło, nie chodzi o to, żeby zrobić jakąś totalną masówę, natomiast zrobić ich na pewno kilka więcej, ponieważ no, czasem możemy nie zapanować nad tym, czy ktoś mrugnie, czy ktoś uśmiechnie tak, więc taki prosty test, zróbcie sobie serię zdjęć, zobaczycie, każde zdjęcie będzie tak naprawdę inne, więc stąd fajnie sobie też dać taką możliwość, zwłaszcza, że jest to jakby, że robi się zdjęcie. Ja też mogę zdradzić taką jedną rzecz, którą robimy bardzo często podczas sesji, a mianowicie, że ten uśmiech mój na przykład robimy stopniowo, że najpierw się zamyka oczy, wtedy, kiedy już człowiek jest zmęczony, prawda, dużą ilością zdjęć, w związku z czym się zamyka oczy i wtedy Mirek mówi, dobra, na raz, dwa, trzy otwierasz, tak, i ja wtedy na raz, dwa, trzy otwieram i one są takie, no, w miarę... Pełnie otwarte. Wtedy, tak, ale jeżeli chodzi o uśmiech, to też fajnie jest po prostu zaczynać i robić go stopniowo, że na początku po prostu nie masz tego uśmiechu i później tak stopniowo rozchylasz usta, aż do pełnego takiego uśmiechu. I można wtedy złapać po prostu to ujęcie, które jest najlepsze. Najlepsze. Mhm. No właśnie, ważna rzecz, jakby to też, co Witek powiedział teraz, ty też, że jakby nie róbcie jednego zdjęcia, bo nawet wystarczy, że lekko mrugniecie, przymrużycie oczy, zdjęcie trafi do kosza. Lepiej zrobić 3, 4, 5 tej samej pozy, tej samej mimiki, bo macie tą gwarancję, że na pewno jedno z pięciu będzie tym ostrym, no i tym takim odpowiednim. Dokładnie. I tutaj jeszcze Karolina pyta, jak trzymać na jakiej wysokości pozycji telefon do selfie? To też jest pewnie trochę indywidualne. Na pewno nie z dołu, bo jeżeli mamy tutaj podwójny podbródek, to nam on idealnie się pięknie pokazuje. Nie też bardzo od góry, ale tak lekko, no lekko nad głową. Mi się wydaje, że taki o. No tak właśnie, idealnie jak ty teraz tutaj pokazujesz. No i to, co wspomniał Witek, najbardziej wyprostowana ręka, jaką możecie, no bo wtedy ciało jest, twarz jest taka bardziej naturalna. Niestety aparaty telefonów mają to do siebie, że to są szerokokątne obiektywy i rozciągają nam twarz, więc no tu musicie tą rękę wyciągnąć jak najbardziej się da. Mhm, tak. A jeszcze, jak zrobić zdjęcie twarzy, żeby wyszła, jak się widzę w lustrze, a nie w operacji plastycznej, to nie wiem. Ciężko mi się do tego odnieść, nie wiem, musiałabyś mi wysłać swoje zdjęcie, wtedy bym wiedział, o czym mówisz, bo jeżeli, albo masz jakieś lustro magiczne, które coś tam robi, no bo z reguły odbicie lustrzane, to tak samo będzie to samo, co widzisz w telefonie, może po prostu stań idealnie tak, jak stajesz przed lustrem, ustaw pod takim samym kątem telefon, z takim samym światłem i powinno być w porządku. Tu się Witosow odpowie na kolejne pytanie. Czy prowadzicie jakieś szkolenie dla początkujących fotografów? Tak, słuchajcie, to tym się zajmujemy praktycznie od już kilku lat. Czujemy się też tym mocniej na tyle kompetentni, aby tak naprawdę wprowadzić was, w zależności od tego, na jakim etapie życia w fotografii jesteście, do tego też jaki macie cel, więc tutaj bardzo na naszej stronie jakby shootit.pl znajdziecie masę, kilka szkoleń dopasowanych jakby trochę do waszych potrzeb. Natomiast nie ukrywam, w takiej sytuacji najlepiej się dzwonić. To nie chodzi o to, żeby wam powiedzieć jakieś takie rzeczy, które możecie nie potrzebować, tylko przede wszystkim wypytać się o to, jaki macie sprzęt, jakie doświadczenie, co chcielibyście robić, czy robić bardziej to pod kątem zarobkowym, czy tylko dla was ich przyjemności. Także jak najbardziej.
No i zapraszam. To dłuższa, tak, dłuższa rozmowa, także chętnie poproszę o kontakt telefoniczny, najlepiej to doradzimy w różnych kwestiach i zakresu obróbki, robienia zdjęć, fotografii ślubnej, eventowej. Kursy są robione głównie, są oparte o praktykę, ponieważ no wiedza wiedzą, natomiast jak pewnie sami wiecie, no często jest tak, że gdzieś tam może to jakby uciec, więc zawsze staramy się to poprzeć właśnie praktyką podczas różnych realizacji. Dzięki, Pawle. Wzajemnie. Dokładnie. Tutaj jest cały czas wracasz pytanie do tego, jaki jest najlepszy telefon do zdjęć. Mhm. Tak, to też jest, nawet wczoraj miałem taki przypadek, też pani się o to pytała. Powiem wam ten tak, najdroższy. Taka nie, prawda, no nie, to trochę. Też. Że te drogie aparaty typu telefony typu iPhone, nawet nie wiem, który teraz jest, coś jest wyżej niż X. Teraz jest 11. No właśnie, no to słuchajcie, one będą świetne, ale one kosztują dużo więcej niż lustrzanka taka amatorska, więc no tutaj trzeba się wziąć pod uwagę, do czego warto potrzebne. Ale właśnie, to jest ważny temat. Tutaj chciałbym, tak jak wam wcześniej wspomniałem, ja wcale nie używam drogiego telefonu. To jest telefon wartości 1000 zł i chciałbym powiedzieć, że to, jeżeli kupicie genialny telefon, to nie znaczy, że on będzie robił jakby super zdjęcia, ponieważ to wszystko zweryfikuje moment, kiedy traficie na trudniejsze warunki, bo możecie mieć przeciętny telefon, w dobrych warunkach sobie świetnie poradzi każdy. I teraz powiem wam tak, my osobiście z żoną dosyć długo, no to było chyba rok temu, szukaliśmy też aparatu, który będzie robił możliwie najlepsze zdjęcia, właśnie pod kątem takich zdjęć rodzinnych. I wtedy wybraliśmy Samsung. Na tamten moment on dawał nam jakby największe możliwości. Natomiast czy to będzie iPhone z wyższej półki, czy Samsung, czy nawet Huawei podobno też wypuścił bardzo ciekawe modele. Wiecie, to też jest trochę tak, że parametry, jakie tam zobaczycie, one mogą być trochę przekłamane. I to radziłbym raczej popraktykować trochę i trochę poświęcić więcej czasu na to, jak to zdjęcie właśnie zrobić lepiej. A nie kupować. Bo możecie kupić najdroższy aparat, a rozczarujecie się przy pierwszych zdjęciach, kiedy no po prostu nie będziecie potrafili jakby wykorzystać tych warunków, które was tam zostaną. Samo tyczy się w ogóle aparatów, bo bardzo często jest tak, że ludzie sobie kupują aparat za 10-15 tysięcy do zdjęć rodzinnych na wakacje i co robią? Robią w trybie auto. Bez sensu, kompletnie bez sensu, bo ten aparat nie wykorzystujecie w ogóle może 10% jego możliwości. Wystarczy przejść w tryb manualny i możecie naprawdę, uwierzcie mi, aparatem sprzed 15 lat zrobić dużo, dużo lepsze zdjęcia niż ktoś, który weźmie aparat za 10 czy 15 tysięcy do ręki. Potwierdzam. Ja potwierdzam, bo ja byłam na szkoleniu takim właśnie dla takich fotografów, którzy po prostu chcieliby właśnie nie robić na auto, tylko i wyłącznie. Tak, też mamy szkolenia, jakby co. Tak, no to no, na tym raz przyjdę, ale nie wiedziałam, że robicie. W każdym bądź razie dostałam polecenie kupienia aparatu takiego, no całkiem zwykłego wtedy. To był chyba Canon D700 czy coś takiego. Czyli D70 nie tak. Prędzej, ale. Tak, D70? Być może. Ja mam Nikon, miałem od wielu lat Nikony i teraz mam Sony, więc tak tych aparatów tak wiele jest przeróżnych, że się do końca też nie orientuję. Ale wydaje mi się, że to prędzej D70, bo 700 to mają Nikony. No to dobrze, nieważne, w każdym razie kluczowe były obiektywy, które miałam sobie po prostu odpowiednio dobrać, no i później właśnie to, co ja z nimi robię. I pamiętam, że wtedy za ten aparat ze stałką zapłaciłam łącznie 5000 zł, no co oczywiście, a były takie aparaty, które były za 10 i więcej, ale wtedy ważną rzecz powiedział mi tamten fotograf, czy ty ten aparat za 15 tysięcy weźmiesz później na plażę? No właśnie, to chciała po prostu pójść na plażę, to czy weźmiesz ten aparat za 15 tysięcy i czy spokojnie pójdziesz wtedy się po prostu kąpać w morzu, czy będziesz się cały czas trzęsła wokół tego swojego aparatu po prostu za milion monet, żeby tam piasek nie naleciał i tak dalej, więc to jest ważne. Ale ja się wypowiem, jeżeli chodzi o telefony, bo ja prawie zawsze robię telefonem zdjęcia i czasami kręcę filmy. I w moim przypadku ja czasami korzystałam z Samsunga, czasami teraz aktualnie z iPhone'a i powiem, że oni się po prostu przeskakują non-stop. Jest taki moment, kiedy iPhone jest nowy model, robi najlepsze zdjęcia i za chwilę Samsung wypuszcza swój model i czarny, znowu on robi lepsze zdjęcia. I znowu po prostu wychodzi iPhone i tyle, także
Tak jest. Teraz podobno w ogóle według testów tych Deixo, tak zwanych, najlepszym telefonem, który robi zdjęcia, jest Xiaomi, dokładnie Mi 10. Według wszystkich testów on jest najlepszy, ale obstawiam, że za miesiąc, ponieważ teraz wychodzi Huawei ten 40, który też jest świetny. Słuchajcie, wszystkie te flagowe telefony będą na pewno lepsze po części niż takie telefony trochę bardziej budżetowe, ale to, o czym mówiliśmy i mówimy od samego początku. Jeżeli nie skorzystacie jakby z warunków, nie wykorzystacie światła i tak dalej, to nic wam to nie da. Mm-hmm. A tutaj jest pytanie odnośnie oświetlenie takie w domu, czyli widzicie to, ten napis, jakieś rady do dobrego oświetlenia do zdjęć w warunkach domowych. Jako fizjoterapeutka pracuję obecnie w domu, więc fajnie by było wyjść pacjentom w dobrej jakości, wysłać pacjentom w dobrej jakości zdjęcia. No to słuchajcie, to po pierwsze zależy trochę od budżetu, jakim dysponujecie, bo Kamila nam tu wcześniej ładnie, pięknie pokazywała, jakimi ona dysponuje lampami. Nie pamiętam, ile powiedziałaś, że kosztują, ale była to duża kwota z tego, co kojarzę. Na pewno muszą być to lampy LED-owe, po pierwsze, bo one się nie grzeją i nie musicie wykorzystywać wyzwalaczy do tego, tylko po prostu działają trochę jak żarówka, jak światło. Przez to, że są LED-owe, to też mają w miarę równe oświetlenie. My mamy tutaj, nawet teraz korzystamy na tym live'ie z lampy Quantuma bodajże, 1000 LED. Ona, jak ja ją kupowałem, kosztowała tysiaka. Teraz obstawiam, kosztuje pewnie może 7-8 stówek i to wam w zupełności wystarczy, ale wiem, w użytku lampy Yongnuo, czyli te chińskie. One będą kosztowały w granicach, teraz na AliExpress to nawet nie wiem, czy można coś kupić, ale na Allegro na pewno. W zupełności wystarczą wam takie lampy za 300-400 zł. Koniecznie polecam dwie, żeby było z dwóch stron oświetlone, żeby nie robił się cień. I to tyle. I aha, co ważne, nie korzystajcie ze światła takiego z góry, bo ono często miga, tego nie widać gołym okiem, ale zmienia się barwa tego światła, więc starajcie się unikać takiego oświetlenia. Również lampy pierścieniowe, które są bardzo często na przykład wykorzystywane przez makijażystki, wizażystki do właśnie oświetlenia głównie twarzy, to również są lampy, które są w przystępnej cenie, w zależności od średnicy. Mogą kosztować pewnie tam od 100-200 zł do pewnie 500-600 zł, także myślę, że też jest w granicach jakichś tam rozsądku. Często też jest tak, że one można sobie regulować temperaturę samego światła, białe, zimne, białe, ciepłe, także tego typu. Tak, najlepiej pewnie. Ja w międzyczasie już znalazłam taką lampę do aparatów i kamer, taka właśnie pierścieniowa, LED-owa, którą ostatnio komuś też polecałam, także wkleiłam wam tutaj link. Ona, można ją zamówić do domu z Media Expert, kosztuje. No właśnie. I widzicie, to jest lampa właśnie Yongnuo, więc ta chińska, tak. Ale wiesz, mi do zastosowań takich domowych w zupełności wystarczy. Tak, i ona kosztuje 300 zł, taka prosta po prostu lampeczka, która, no jak ktoś nie potrzebuje jakiś tam live czasami zrobić, czy właśnie jakieś sobie zdjęcie, to będzie wystarczająca. Będzie idealna. Co tutaj jeszcze za pytania są? Szukam. Oprócz komplementów oczywiście, które tutaj bardzo... Później sobie prześledzimy. Tak, proszę bardzo. Piotr tutaj do was pisze, że jesteście najlepszym tiłem. Dzięki, Piotr. Tak. Okej, jest pytanie od Joanny. Czy zdarza się wam, że naprawdę ktoś jest niefotogeniczny i ciężko jest czegoś wybrać? Zdarza się, nie będę ukrywał, że czasami może to nie chodzi o to, że ktoś jest niefotogeniczny, ale bardzo trudno się pracuje, ponieważ ta osoba nie ma pomysłu w ogóle na siebie. Nie wie, co ona potrzebuje, nie wie, jakie chce zdjęcia i wtedy faktem trudno nam się współpracuje i trudno się robi tą sesję, dlatego wtedy te sesje trwają trochę dłużej, ponieważ potrzebujemy czasu na to, żeby ta osoba się trochę rozluźniła, trochę pogadamy i wtedy z biegiem czasu zaczynają z reguły pod koniec sesji wychodzić takie fajne. Jeszcze nam się nie zdarzyło nigdy chyba, na pewno nam się nie zdarzyło nigdy tak, żeby ktoś nie wybrał tych zdjęć z takiej sesji. Też wam chciałbym dopowiedzieć, że bardzo ważne jest właśnie nastawienie wasze do takiej sesji, ponieważ z doświadczenia wiemy, że jeżeli robicie to z przymusu, jeżeli ktoś wam po prostu kazał lub szef was wysłał do zrobienia takiego zdjęcia, wy tak naprawdę tego nie chcecie, a musicie,
to taka sesja zawsze będzie wyglądała no po prostu troszeczkę gorzej. Jeżeli robimy też czy plenery ślubne i ktoś po prostu już chce zrobić to trochę tak, żeby tylko zrobić, nie chce mu się, no niestety, no tutaj jakby też staramy się zawsze zbudować tą relację, zazwyczaj atmosfera jest bardzo luźna, natomiast wiemy, że to słuchajcie, my też czasem stajemy po drugiej stronie aparatu i nie ukrywam, jest to bardzo trudne. Ostatnio, kiedy bodajże robiliśmy sobie w zespole taką szybką sesję i stanąłem właśnie po drugiej stronie obiektywu, powiem wam, że pomyślałem sobie, kurde, co ci klienci muszą czuć, kiedy ja ich tak ustawiam, nie? Także większość, powiem wam nawet szczerze, że chyba 10% osób, które fotografuję, mówi mi Witek, bo ja nie lubię jakby swoich zdjęć. Tak pewnie ma trochę każdy, dlatego w naszych zdjęciach staramy się, żeby te ujęcia były jak najbardziej naturalne, oddające emocje. Często prosimy was o zrobienie przedziwnych, różnych akcji, czy to w plenerze, czy na miejscu, mamy już swoje patenty, praktyki, dużo podpowiadamy, jeżeli nie macie swojego pomysłu, na pewno doradzimy, natomiast bardzo ważne jest wasze nastawienie i tego, żebyście przyszli na taką sesję wypoczęci, wyspani, tak, zregenerowani, żeby nie było tak, że dobra, zróbmy coś zróbmy, poprawicie w Photoshopie, nie, to tak nie działa, to musi być też taka współpraca obopólna, obustronna, żeby każdy był też zadowolony. Nam też zależy na tym, żeby zrobić jak najlepsze zdjęcia, więc staramy się zawsze tak pod tym kątem to wszystko do. Katarzyno Kraus, nie, zdjęcie nie traci na rozdzielczości. Nigdy. Jeżeli obrabiamy zdjęcia, czy to będzie darmowy Snapseed, czy płatna aplikacja Lightroom, na przykład na telefon, to nie, nigdy zdjęcie nie traci na jakości. Coś jeszcze, o czym nie powiedzieliśmy, jeżeli chodzi na przykład o telefon. Niektóre telefony, nie wiem jak iPhone, na pewno Samsungi te nowsze mogą robić zdjęcia w tak zwanych RAW-ach. To są takie pełne pliki w pełnej rozdzielczości zawierające najwięcej informacji i polecam zawsze robić w tym formacie zdjęcia. Tym bardziej, jeżeli chcecie je później wykorzystać do jakichś celów reklamowych, a po prostu no, posługujecie się telefonem, czy no, jakby później możliwości pod kątem obróbki są kilkukrotnie na pewno lepsze niż skompresowanego JPEG-a. Tutaj biuro tłumaczeń się pyta, czy znając branżę klienta potraficie zaproponować tematykę zdjęć, plener, biuro i zdjęcia konkretnych obiektów? To jest trochę tak, że jeżeli, no właśnie, po to jest właśnie ten brief fotograficzny, czyli jeżeli przychodzi do nas klient i pyta się o sesję, to tak naprawdę to nie jest tak, że okej, okay, dobra, pach, zrobimy, to będzie super. Staramy się trochę też przede wszystkim poznać wasze potrzeby, dopytać, sprawdzić też, jak wygląda wasza branża, co jest w branży, powiedzmy, modne, co się sprawdza bardziej, jak to robią inne firmy, coś podpowiedzieć, więc oczywiście to nie jest tak, że każdą branżę znamy i wam super świetnie powiemy, jak robić zdjęcia, które będą dedykowane, powiedzmy, dla stomatologów i dla innych branż, natomiast po to jest rozmowa, po to jest kontakt z klientem, żeby się o takie rzeczy dopytać, no i wspólna współpraca, często powoduje, że te efekty po prostu wychodzą bardzo dobre, więc... Takiego oczekiwaliście. A moim zdaniem no, do biura tłumaczeń to mnie same już przychodzą po prostu pomysły, jakie można robić fajne zdjęcia, w których po prostu klient ma jakiś taki zamazany obraz, a wy mu go czyścicie tak, żeby było w jego języku. To wszystko zależy też do napisu i do czego ma być to zdjęcie. Czy to ma być... Dobra. Zdjęcie, że tak stoicie i tam każdy z was jest z jakąś flagą i wtedy, albo w koszulce jakiejś i wtedy pokazujecie na ile języków na przykład moglibyście przetłumaczyć, tak? No bo to jest też takie fajne, wydaje mi się, zdjęcie, to myślałam sama, więc mi się wydaje fajne, ale też z drugiej strony czasami to jest kontekst, tak? W której ktoś pisze na przykład, że tłumaczymy tam za ciebie albo we wszystkich językach świata i wtedy jest na przykład globus gdzieś tam pokazany, albo że otwieramy przed tobą po prostu świat i wtedy można otworzyć drzwi i po prostu za tymi drzwiami pokazać coś ekstra. No ale to wszystko zależy od tego, co tam na tej stronie internetowej albo co w tym tekście miałoby być załączone, bo bardzo często Judyta mówi, że już wszystkie wykupili. Bardzo często jest tak przecież, że my robimy konkretne zdjęcie, na przykład zdjęcie z zegarkiem, prawda, gdzie wy robiliście, Szuty zrobiło zdjęcie dla nas, gdzie nasza ekipa pokazuje na zegarku, że jest za 50, Magdalena jest w ogóle w szoku, Mariusz pokazuje na zegarek w ogóle i tak dalej. I to niby takie zdjęcie bez sensu, ale nam to zdjęcie jest potrzebne po to, żeby pokazać ludziom, że mają przychodzić punktualnie.
albo że już jest za 5:12, a o 12 kończymy na przykład sprzedaż promocyjną jakiegoś wydarzenia. I tylko wtedy, kiedy my mamy do tego jakiś kontekst, no to wtedy to zdjęcie ma sens, ale samo w sobie, takie z zegarkiem, no niby takie durnowate zdjęcie, ale jak to się ubierze w coś dalej, to wyjdzie super. Karolina się pyta, jak zrobić zdjęcie prawnikom, by nie były sztywne? Haha, akurat chyba prawników fotografujemy najczęściej, muszę wam się przyznać. No, takim najprostszym trikiem będzie to, co powiedziała przed chwilą Kamila, czy wykorzystać jakieś gadżety związane z waszym zawodem. Czy to będzie jakieś biuro, laptop, cokolwiek wam się skojarzy z prawnikami, to właśnie tego typu. No, tutaj nie możecie poszaleć, nie możecie zrobić sobie raczej zdjęć, gdzie, nie wiem, skaczecie, stajecie na nogach, na rękach, ale słuchajcie, to wszystko zależy od tego, jak to też wy jesteście, bo my staramy się dopasowywać trochę te zdjęcia do waszej osobowości, więc jak ktoś jest takim zwariowanym prawnikiem, to czego nie? Może skakać, może stać na rękach. My tutaj mamy znajomego, który zajmuje się finansami i on właśnie sobie zrobił takie zdjęcie, gdzie stoi na rękach przy ścianie i bardzo często je wykorzystuje. Możecie też, Karolina, zrobić takie zdjęcie, że ratujecie kogoś przed po prostu ścięciem głowy, co nie? I musielibyście tylko wtedy znaleźć Komu zetniecie głowę. Tak, że ktoś po prostu będzie, wiesz, tutaj już miał mieć ściętą głowę, robi takie a wy go po prostu ratujecie z tego. Wszystko zależy od kontekstu, no, albo że... I do czego to zdjęcie właśnie zostanie wykorzystane. Tak. Paweł tutaj mówi rozbawić prawnika. No. To trudne będzie. Spokojnie, mamy wprawę. Mamy... Często jesteśmy na weselach, mamy zawsze pakiet dobrych kawałów. Okej, okay, tutaj Judyta robi zdjęcia, ale Judyta nie zadaje pytania, tylko pisze, bo ona robi zdjęcia zwierzętom, bo ona jest, jak to się nazywa, jak się jest fryzjerem dla psów i kotów. Nie wiem, fryzjer dla psów. Nie, to się jakoś specjalnie... Nie, ja wiem, że to się jakoś nazywa, ale... Powie, że to się inaczej nazywa, no. Zależy od telefonu i więc mam taką... Okej, okay. Agnieszka potrzebuje zdjęć na okładkę. Dobra, Agnieszka Bolek potrzebuje zdjęć na okładkę do materiałów szkoleniowych i myślała, że będzie musiała z tym czekać, aż sytuacja się z koronawirusem uspokoi. Czy myślicie, że sesja w przyszłym tygodniu będzie bezpieczna? No i co wy tam możecie... Okay. Odpowiadając na to pytanie, słuchaj, zdjęcia robi się w odległości bardzo bezpiecznej od siebie. Zawsze, czy to było przed wirusem, czy to jest teraz w obecnej sytuacji, używa się odpowiednich obiektywów, więc i tak dystans między fotografem a osobą fotografowaną to jest pewnie minimum 4-5 metrów, więc spokojnie można działać, nie ma jakby przeciwwskazań. Myślę, że jeżeli to musi być teraz, no to ważne, żeby po prostu zdezynfekować oczywiście studio, no ale to myślę, że każdy teraz robi nawet u siebie w domu, czyli wszyscy po prostu dezynfekcja pełna. Pamiętajcie, że ten wirus, no jak wiecie, przenosi się drogą kropelkową, więc no tam jakby no w trakcie sesji nie ma jakichś takich kontaktów zażyłek, żeby ten wirus cię mógł jakoś przenieść. Jak dotkniecie coś, co nawet będzie w studiu, to wystarczy, że umyjecie ręce, nie dotykając wcześniej twarzy, i w zupełności to nam wystarczy. Poza tym Mirek jest w kombinezonie takim ochronnym, także z problemu. Tak, Mirek się ubierze po prostu. A, Gromer to ta osoba się nazywa. A, no właśnie, tak. Judyta się pyta, czy można w sesji wziąć udział więcej niż jedna osoba, na przykład 4 dokładnie, cały zespół, czy mogą być na planie psy, czy trzeba płacić dodatkowo za psy, żartuję, za wynajem studia, jeżeli sesja byłaby w Krakowie. Ja myślę, rozumiem, że rozmawiamy o tej ofercie tutaj stricte dla was, to tak, ilość osób na sesji nie ma wpływu, płacicie za gotowe 10 zdjęć, oczywiście możecie później sobie dodatkowo ilość zdjęć wykupić, to nie jest tak, że tylko dostajecie 10 i tyle, ponieważ tak jak wspomnieliśmy, w trakcie sesji powstaje średnio około 200 kadrów, jeżeli jest więcej osób, to nawet powstaje tych kadrów więcej, później sobie wybieracie te 10, więc ilość osób jakby nie wpływa na sesję, może być ich więcej, pies, no jak mnie nie zje, to nie przeszkadza, no to i co, czy trzeba płacić dodatkowo za wynajem studia. W tej cenie jest już wynajem studia właśnie na 2 godziny, jeżeli to miała być taka jakaś dłuższa sesja, jakiś większy zespół, nie wiem, 10-15 osób, no to wtedy już to trochę musi być potraktowane indywidualnie, więc wtedy będzie po prostu trzeba przedłużyć tą cenę studia. W zależności od miasta, ale średnia taka stawka ze studio za godzinę to jest 70 zł.
Ale też warto, żebyśmy wiedzieli, ile będzie osób, ponieważ... Tak, sesja byłaby w Krakowie, okej. Okay. No to w Krakowie właśnie są takie stawki. Ale też ja wam powiem ze swojego doświadczenia, jak my wpadamy z zespołem, to my na przykład w marcu, jako zespół RBC, robiliśmy w Krakowie zdjęcia z Mirkiem i zrobiliśmy od razu zdjęcia też na listopad, na Czarny Piątek. Nie, Czarny Piątek, czy co to się nazywa? Czarny Piątek. Tak, Black Friday był, tak. Tak, tak, na Czarny Piątek. Więc warto jest sobie przemyśleć, no wtedy, kiedy mieszkałam w Belgii, to po prostu nie było takie to możliwe, żebym ja ciągle się pojawiała, w związku z czym spotykaliśmy się po prostu na czasami na 4 godziny albo na 6 i właśnie robiliśmy zdjęcia na dzień mamy, na dzień dziecka, na wakacje, że zespół RBC jest na wakacjach, na Czarny Piątek i na wiele, wiele po prostu innych okazji, tylko trzeba sobie to wszystko wcześniej ustalić, rozpisać, tak żeby nie tracić czasu podczas sesji na zastanawianie się, tylko przyjechać, zabrać po prostu masę ubrań ze sobą, żeby się 50 razy móc przebrać i sprawdzić, w czym się dobrze wygląda, zabrać sobie jakieś przekąski, bo na pewno będziecie głodni w trakcie sesji. Tak, a Mirek jak jest głodny, to też złe zdjęcia może robić i może by tak jakiś mógł być spochowany, więc zabierzcie dla niego coś dobrego i naprawdę po prostu można fajnie popracować, można muzykę też puścić podczas sesji, jeżeli ktoś się jakoś tak przy muzyce bardziej rozluźnia. Jak pijecie prosecco, no to można po prostu... Właśnie. To też miałem wcześniej powiedzieć, że właśnie czasami na sesji to nawet niedawno robiliśmy takiemu zespołowi adwokatów. No i oni właśnie, panie, tam trzy czy cztery, uraczyły się butelką prosecco i uwierzcie, atmosfera na sesji wyborna. Od razu zdjęcia wyszły lepsze. Tak. Ja wam wyświetlam tutaj stronę, na której możecie zamówić sobie sesję właśnie teraz, która będzie do wykorzystania dla was do końca roku, tak abyście mogli się na spokojnie później z Shootit spotkać. Oni bardzo często są w Warszawie na szkoleniach RBC, w związku z czym, kiedy tylko my wrócimy na salę szkoleniową, to oni również będą z nami, więc można to połączyć, czyli jednego dnia przyjeżdżacie na szkolenia, a potem zostajecie na następny dzień i po prostu ciśniecie na sesję i myślę, że to jest taka fajna rzecz. Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek więcej pytań, doprecyzować czegoś chcecie, to na stronie Shootit albo na ich fanpage'u można pisać, można pytać. 5 osób w zespole, na pewno ktoś wam odpowie. Tymczasem ja oczywiście to zrobię, bo panowie mogą tego nie zrobić. Ja wam polecam, żeby obserwować ich zarówno Facebook, jak również Instagram, po to, aby ich tam zmotywować do tego, aby na tym Instagramie po prostu wrzucali więcej zdjęć, pokazywali może co potrafią, bo ja ich zachęcam, ale oni powiedzieli, że jak dopóki nie ma 10 tysięcy obserwujących, to nie będą pokazywać. Tak jest. Zapraszam. Chociaż staramy się trochę zacząć nadrabiać, no ale z racji braku czasu wcześniej, bo teraz tego czasu mamy trochę więcej, no to mamy nadzieję, że uda nam się nadrobić trochę zaległości. Dokładnie. Super. Dziękuję wam serdecznie w takim razie. Również bardzo dziękujemy. Ten live, jeżeli uważacie, że był ważny, był fajny, to oczywiście udostępnijcie go dalej, a ja tylko tutaj chłopaki wam powiem, że live dokładnie trwał 100 minut. Więc jeżeli chcieliście, było 60, to nie wyszło. To nie wyszło. Tak. Dziękuję serdecznie, widzimy się na kolejnych sesjach. Dziękujemy. I gratuluję pierwszej transmisji. Mam nadzieję, że będziecie to teraz powtarzać na swoim fanpage'u i próbować nowych rzeczy i edukować. Tak, super, dziękuję bardzo. Dzięki. Pa.